Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp MMA to nie tylko sport, to styl życia. MMA Lifestyle. Joanna Kuba i Mateusz Jarzyński zapraszają na podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym nowym podcaście o nazwie MMA Lifestyle. Na naszym kanale Indecage bardzo się cieszę, cieszę. Jestem troszkę zestresowana, że dzisiaj jesteśmy tutaj. Mnie już widzowie chyba znają, ale nie będę sama prowadzić tego podcastu. Ze mną jest Mateusz Jarzyński. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich widzów IndecagePL i witam ciebie, Asiu. No i to jest ogromny zaszczyt dla mnie, że mogę tutaj być z tobą właśnie częścią tego podcastu. No będziesz prowadzącym także połową, że tak powiem. Bardzo się cieszę, że ten projekt powstaje. Bardzo się cieszę, że na naszym kanale In The Cage, myślę, że jest na to przestrzeń. Filip z Tomkiem jakby odeszli na swój kanał MMA Tonight. Ja nie wiem, czy to jeszcze istnieje, także... Pojawia się w cykliczności szerzej nieznanej, aczkolwiek jak się pojawi, no to przecież oczywiście cała rzesza sympatyków, ze mną włącznie... Czeka na kolejne przygody odsłony Mariusza i Maliny. Tak, i czasami gości jakieś tam też się zdarzają. W każdym razie nasz podcast jest dedykowany Państwu. Oczywiście dzisiaj jesteśmy tylko we dwójkę, bo chcielibyśmy się przedstawić. Chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać o naszej wspólnej pasji, jaką jest MMA. Zgadza się. No, a w przyszłości, już bardzo niedalekiej, będą tutaj również goście, będzie bardzo dużo gości i będzie jeszcze jeden format, ale tego na razie nie możemy zdradzić. Oczywiście na MMA lifestyle, ale troszeczkę inny niż my we dwójkę, ale na to będziecie musieli Państwo poczekać i również zachęcam do tego, abyście obejrzeli dzisiejszy odcinek do końca, dlatego że mamy niespodziankę na sam koniec zgadza się ogólnie wydaje mi się że jakby takim przesłaniem stworzenia tego podcastu było to żeby pokazać właśnie jak nasza czołówka też nawiązała do tego że MMA to już nie tylko sport, ale właśnie styl życia, żeby pokazać, że jest to już taki organizm, który ma bardzo wiele różnych komórek i one są wszystkie powiązane ze sobą. I jakby wielkim finałem tego, na co wszyscy czekamy, są gale, które oglądamy, które śledzimy, zawodnicy, którym kibicujemy, za których trzymamy kciuki. Natomiast to wszystko, już nie jest tylko samą walką. Jest to wszystko to, co jest dookoła, czyli tą galę, na której zawodnicy występują, którą my potem oglądamy, ktoś musi zorganizować. Przygotowanie zawodników też ktoś musi wesprzeć jako sponsor, musi być trener, musi być psycholog, coach, ktoś, kto uszyje ubrania dla zawodnika, tak zwaną zbroję, mm -hmm. prawda, do wyjścia. Więc też pojawiają się firmy, które chcą, żeby znaleźć się na. Właśnie odzieży dla, dla zawodników, kiedy oni wychodzą do swojej walki. Są ich rodziny, które ich wspierają, które jakby przeżywają z nimi wzloty i upadki, chwile gorsze i lepsze, momenty zwycięstwa, ale też te. Gorsze, gorzkie momenty, z którymi zawodnicy muszą się mierzyć, i czasem mierzą się z tym sami, a czasem sięgają po pomoc psychologa, do tego też będziemy chcieli nawiązać. I ogólnie wszystko, co, co wiąże się jakby tutaj z naszą branżą, z naszą pasją, z tym wszystkim, co, co mamy okazję podziwiać, śledzić. No i wydaje mi się, że właśnie taki mamy cel tutaj, żeby pokazać to wszystko z tej troszkę innej, szerszej strony, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, jak rozmawialiśmy o powstaniu mm -hmm. tego podcastu, że podcastów, audycji, gdzie Walki, gale są rozbijane na czynniki pierwsze, gdzie zawodnicy ich działania, przygotowania, sama walka jest omawiana, analizowana. Mamy wielu super specjalistów, którzy prowadzą swoje podcasty, programy, które sami też śledzimy, z którymi też lubimy sobie podyskutować, spotkać się. Natomiast my dziś chcemy pokazywać właśnie ten lifestyle, ten styl życia, to wszystko, co jest dookoła, związane oczywiście z zawodnikami, z samym MMA. Ale też jakby ugryźć to z troszeczkę innej strony, tak? Żeby też Państwa czymś zaskoczyć, żebyście wy mogli poznać też nie tylko samych zawodników, ale właśnie ludzi, którzy są dookoła tego wszystkiego, mm -hmm. którzy tworzą jakby ten krwiobieg MMA, na którym się. Dokładnie, jadamy. tak jak powiedziałeś, temat jest bardzo szeroki. Ja uważam, że jest na to przestrzeń. Um, oczywiście nie będziemy pomijać najważniejszych wydarzeń, Gal MMA analizowania tego pod różnymi kątami, ale to na pewno nie będzie takie szczegółowe, jak jest na przykład na kanale Filipa, tak, dawno nie odwiedzałam, więc nie wiem, czy tak jest wciąż do tej pory, czy w Octagon Live, czy w MMA Studio. I nawet ostatnio słuchałam podcastu żurnalisty i Borys Mańkowski był mhm. gościem. Ja jeszcze nie miałem okazji posłuchać. Nie miałeś. Ja uśmiechnęłam się sama do siebie, dlatego że żurnalista mu, Borysowi Mańkowskiemu zasugerował, żeby on stworzył swój podcast Właśnie taki OMM ma ogółem. No, my ten pomysł już wałkujemy dwa miesiące, tak no mi tak, się tak, wydaje, tak, tak, ale się. cieszę się bardzo, że doszło do jego realizacji, no i też, że znalazł się na to przestrzeń, no bo gdyby te podcasty na In The Cage było ich więcej, to pewnie taki by nie powstał u nas na kanale. Mateusz jest częścią Indykay, czy proszę Państwa, mimo że nie znacie, ale troszeczkę za kulisową, był jesteś bardzo długo naszym patronem. Mm -hmm, wskaza się. Nie wiem od jakiego czasu, szczerze mówiąc. Ty znałeś mnie wcześniej niż ja ciebie. Tak, tak. Przede wszystkim z kanału, tak? Oglądając wywiady, tak poznałem, jakby, Twoją osobę i wszystkich innych redaktorów, którzy są w indykajczynie się niepersonalnie jeszcze osobiście. Natomiast Ciebie miałem już okazję poznać osobiście. Miałem okazję poznać Filipa Tomka, też, jakby, mówię, śledziłem podcasty Mariusza, Maliny, MMA Śląskim Okiem, Grzesia, czy teraz Vivisekcję. Więc, jakby, interesuje się tym. Jestem tutaj, nawet z perspektywy, można powiedzieć, właśnie właśnie widza, kibica, entuzjasty MMA, gdyż ja jakby nie mam styczności z MMA pod kątem takim, że nie jestem zawodnikiem, nie jestem promotorem, nie jestem nikim związanym jakby z branżą pod kątem takiego czynnego udziału. Ja, szanowni Państwo, jestem konferencjerem prowadzącym, eventowcem, działam w branży eventowej, miałem okazję prowadzić wydarzenia sportowe, charytatywne i tak dalej, tam też się poznaliśmy mhm. właśnie na Biznes Boxing Polska kiedy były poszukiwania dziennikarki do do business boxing, ja zaproponowałem jakby twoją osobę bo znałem cię właśnie z IndeCage więc jakby przez to moja styczność z branżą z zawodnikami z dziennikarzami stała się powiedzmy rzeczywistością bo często właśnie na galach pojawiali się zawodnicy w roli trenerów w roli gości specjalnych w roli udziału w licytacjach przekazywali różnego rodzaju właśnie gadżety, przedmioty podpisane, które my licytowaliśmy na, na biznes boxing, właśnie żeby wesprzeć dany cel charytatywny. Więc tak stała się rzeczywistością moja styczność z światem sztuk walki, jeżeli chodzi o poznanie dziennikarzy i zawodników. Mm -hmm. No i tak my się poznaliśmy, no i od słowa do słowa mm -hmm. miałaś pomysł podcastu, podyskutowaliśmy sobie na ten temat, gdzieś poszło zielone światło. Ja też z przyjemnością jakby lubię dyskutować na ten temat, no bo jest to coś, co, co, czym żyjemy, co jest właśnie naszą pasją, jakąś zajawką, zainteresowaniem. No i tak, no i moi drodzy, od Patrona, aż tutaj, <laughs> że tak powiem, skupci osobiście twarzą oh w twarz. Mam okazję się spotkać mm. i podyskutować o MMA. Tak, ja w business boxing jestem chyba od listopada 2023. No i rzeczywiście bardzo, bardzo duża rzesza znanych osób ze środowiska sztuk walki, bo nie tylko boksu tak, tak, bywa tak. na tych galach. Też Karolina Kowalkiewicz z mężem mają swoją fundację. Także oni też czynnie biorą udział, także masz rację, miałeś okazję poznać. Mam nadzieję, że poznasz jeszcze więcej podczas prowadzenia tutaj wspólnie ze mną podcastu. No i tak jak wspomniałam, jesteś naszym patronem wciąż, a ja zachęcam Państwa do bycia naszym patronem kanału Indecage, dlatego że będziecie mogli kontaktować się z nami, na przykład ze mną mm -hmm. na bieżąco na czacie. No i też płyną z tego różnego rodzaju korzyści, na przykład premiery różnych wywiadów wcześniej, tak jak teraz Q&A z Mateuszem Gamrotem, ja zapraszam do odsłuchania tego Q&A, bo jest naprawdę naprawdę soczystym wywiadem. No i czat patronów. Mm -hmm. To jest piękne miejsce, tam naprawdę jakby wymiana doświadczeń <laughs> tak, czy, czy tak. podczas gal czy właśnie obstawianie kuponów mhm. i tak dalej, i tak dalej, typowanie. Mhm. No jest super zabawa. Ja naprawdę polecam i, i mówię, nie żałuję. No i cieszę się, że, że mam okazję właśnie od, od patrona aż do tutaj momentu pojawienia się przed mikrofonem. Mam nadzieję, że Państwo będą zadowoleni z odbioru tutaj naszego podcastu, że, że będzie Wam się to miło słuchało. No i mam nadzieję, że właśnie będziemy mogli dużo fajnych, mhm. interesujących przemyśleń na temat MMA tutaj właśnie przekazać. A propos czatu patronów, też taki apel do ludzi, którzy interesują się MMA, a nie mają z kim o tym porozmawiać bo być może bliscy, rodzina, bądź środowisko, w którym się obracają, niekoniecznie są tym zainteresowani. To też, też świetne miejsce do tego, aby powymieniać się wspólnymi opiniami, pokibicować wspólnie, razem na galach, oglądać wspólnie razem gale. Ja widzę, że czaty, live, takich transmisji jak Octagon. Live czy MMA Studio, tam, na czy nawet Vivi e, sekcja tak? Mhm, się. Na czacie tam bardzo dużo osób się udziela, bo widać, że ludzie chcą ze sobą o tym rozmawiać, tak samo jak czat Patronów to jest najczęstszy czat, którym się wyświetla, że dostałam wiadomość, dlatego już musiałam tam wyłączyć powiadomienia na Facebooku. E, no dobrze, to chyba dosyć. Ja, introduction. Myślę, ja myślę, że właśnie jeżeli już tutaj mówimy o tej introdukcji, to, to skoro jest to pierwszy odcinek i mhm. skupiamy się też na tym, żebyśmy my mogli jakoś przed widzami się przedstawić lepiej. Mhm. Tak jak mówiliśmy, ja znałem ciebie z wywiadów i wszyscy widzowie Indecage kojarzą twoją osobę. Natomiast myślę, że mogłabyś teraz uchylić rąka tajemnicy i powiedzieć wszystkim, jak ty się w Indecage znalazłaś, no i jak twoja pasja do MMA się narodziła. To jest, mówię, sztampowe pytanie, Natomiast wydaje mi się, że, że gdzieś każdy tutaj pojawiający się na antenie, in the cage, pewnie z takim pytaniem musi się zmierzyć. Tak, no to nie chciałabym zbyt długo o sobie, bo też nie lubię mówić o sobie. Ja ze sportem jestem związana od dziecka. Wcześniej trenowałam siatkówkę zawodowo. Później tam sprawy życiowe się trochę pokomplikowały, też miałam wypadek. W każdym razie mój powrót do sportu wyglądał tak, że chciałam cały czas trenować, no ale takie sporty jak na przykład siłownia, nie wiem, to nie, to nie jest sport, ale powiedzmy kulturystyka, basen, bieganie, to są świetne aktywności, aczkolwiek trochę były nawet dla mnie i postanowiłam wyjść poza swoją strefę komfortu i spróbować czegoś innego. Z tym, że MMA to ja śledziłam tak naprawdę, jak jeszcze grałam w siatkówkę, bo hmm. pamiętam jak miałam 17 lat, i byłam na, na jakiejś Almie w Łasku. Nie pamiętam jaka to była dokładnie Alma ze swoimi znajomymi. Tam właśnie Karolina Kowalkiewicz toczyła któryś z kolei swój pojedynek amatorski. Także ja już pamiętam z tamtych czasów, aczkolwiek nie byłam tak bardzo zainteresowana tym MMA. Zaczęłam od boksu. Bardzo szybko mi się przerzuciłam na kickboxing. Trenowałam z Sylwią Juśkiewicz. No i po paru latach Właściwie koleżanka z pracy mnie namówiła na jiu -jitsu. Poszłam na jiu-jitsu. Trzy lata trenowałam jiu w Kimonach. Teraz yy, trzeci rok trenuję już bez. No a zapasy tak naturalnie pomiędzy gdzieś. No i yy, chciałam tylko powiedzieć, że myślę, że nie zaczęłabym zajmować się tutaj dziennikarstwem, jeżeli chodzi o MMA, gdybym mnie sama nie trenowała. Ja, jest to impuls, chyba tak? Hmm, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kobietę, to tak. Mm -hmm. Nie wiem, jak to jest z mężczyznami. Mężczyźni mają troszeczkę inne zainteresowania i trochę inną optykę na życie. I tak, jakby wy się interesujecie piłką nożną, a niektórzy nawet y, nigdy nie grali w piłkę nożną, ale kibicują różnym drużynom, czy tam po prostu za młodu, każdy kopał piłkę na boisku. E, tak, e, kobiety tak nie mają i podziwiam wszystkie panie, e, które. E, Interesują się MMA? Nie trenując tego. Choć w takim bardzo hardkorowym ujęciu oczywiście tak, bo ja też pamiętam, jak miałam 16, 17 lat i ja oglądałam Galę KSW, to we mnie wywoływało ogromne, ogromne emocje i pamiętam, że w którego nie pamiętam z 5, 6 lat temu Jechałam pociągiem z Warszawy do Łodzi i oglądałam właśnie wywiady, oglądałam jakieś highlighty Karoliny Kowalkiewicz, Jasi Jędrzejczyk. Bo ja generalnie bardziej interesowałam się damskim MMA niż mm -hmm. i męskim. I pamiętam, że to taki impuls, tak wzbudzało we mnie takie emocje, ogromne emocje w środku. Takie, że żaden inny sport, żadna inna dziedzina życia nie budziła we mnie takich pozytywnych, oczywiście, mm -hmm. emocji, że postanowiłam po prostu coś z tym zrobić. I, no i w IndyCage znalazłam się właściwie. Z przypadku. To opowiedz mi o tym przypadku. Bo ja chętnie poznam tajemnicę tego <laughs> przypadku. E, była rekrutacja, koleżanka wysłała moje zgłoszenie. Czyli nie ty wysłałaś? Nie. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Ok. E, I e, odezwali się do mnie, Martyna, chyba z Martyną miałam rozmowę. No i tak zaczęliśmy. Ale czy wcześniej miałaś styczność z prowadzeniem wywiadów albo mediami, czy nie. po prostu jesteś naturszczykiem? Nie, naturszczykiem. Okej, okay, super. Mm. Czyli potem Indy Cage odezwało się do ciebie, i twoja pierwsza gala, zlecenie, nie wiem, to był Babilon. Okej. To był Babilon w Żyrardowie. No to historia zatoczy koło teraz w ten weekend. Proszę bardzo, bo tak. wybieramy się, szanowni państwo, właśnie na Babilon najbliższy, w najbliższą sobotę. Tak. Wa walka Bezbórka sergiusza Żyradowa, tak. z Barkiem Gładkowiczem. Mhm. O tym sobie pewnie jeszcze dwa słowa powiemy za na chwilę. Pewno, na pewno, tak. e I no to piękna historia. To mhm. pięknie tutaj nam zatoczy wszystko koło. Tak, teraz sobie zdałam z tego właśnie sprawę. To teraz to było pojedziesz pierwsze z... wydarzenie, pierwszy event, tak? I właśnie kilka osób wtedy dołączyło do redakcji, mhm. cztery jako reporterzy. Nie pamiętam, czy więcej, być może jako newsmeni, mm -hmm. w tym był też Kuba Jendryka, Karol mm -hmm. Mikielski, których serdecznie pozdrawiam, i Arek, którego już z nami nie ma, bo zajmuje się swoimi jakimiś sprawami prywatnymi. Także, także tak. No i okay. tak zaczęliśmy działać. Mm -hmm. To, czekaj, to było w takim wypadku? W jakim terminie to się wydarzyło? Jaki to był rok? Pamiętasz? Albo 2020. Mm -hmm. A bo 2021 jeden, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć. No tak, ale od tamtej pory no to już, nawet jak widać po, po plakietkach, które tutaj mamy dzięki Twojej uprzejmości. E, kolejne gale, kolejne wywiady, mm -hmm. też udzielałaś się w innych programach telewizyjnych, e, jeżeli chodzi właśnie o tematykę sportu walki, także no chyba złapałaś tego bakcyla bardzo mocno i bardzo, stało tak. się to twoją pasją, ale też. Ale też muszę przyznać, że ja bardzo często oglądałam wywiady, właściwie to tylko in the cage. Być może czasami innych też portali, innych redakcji, ale ja pamiętam, że w poniedziałek rano, po weekendzie, po jakiejś. po, po gali, czy też przed galą, to pierwsze co, to szłam do pracy. Czy nie szłam, bo to dom, w domu czasami e, Tak, robiłam coś i po prostu od rana na słuchawkach, wywiady. Ja na, nie oglądam, ja, ja nie oglądam, raczej, raczej jestem słuchaczem. Wiesz co, to ja mam podobnie. Zazwyczaj, jak się gala kończy, to właściwie pierwsza rzecz, jaką robię, to od razu oglądam wywiady, żeby jeszcze na wieczorem? gorąco, tak, staram się jeszcze na gorąco posłuchać, co zawodnicy mm. mają do powiedzenia po walce. Zwłaszcza jeżeli były jakieś takie pojedynki, które bardzo mocno mnie interesowały, mm -hmm. albo wydarzyło się w nich coś takiego spektakularnego, co byłem. Tak, po prostu mega ciekawy, co na gorąco ci zawodnicy mają do powiedzenia. A jeżeli chodzi o podcasty, właśnie takie formaty jak MMA Śląskim Okiem czy MMA Tonight, no to zazwyczaj, jak chodziłem sobie pobiegać, słuchawki, podcast wtedy, no i sobie biegam po parku i sobie słucham, analizuję, myślę i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza muszę powiedzieć, że w tych czasach pandemicznych to, to, to był taki mój moment w ciągu dnia, że, że na niego czekałem, że no bo. Wiecie, jeżeli mm -hmm. w czasach pandemicznych moja branża była totalnie jakby zamknięta, no tak, to, to, to mm -hmm. nagle tego czasu stało się troszkę aż za dużo, i było tak, że po prostu podcast był tą fajną taką ucieczką. Ten, ten świat sportu, mm -hmm. MMA, posłuchania tego, co właśnie chłopcy mają do powiedzenia, i na słuchawki bieganko, i tyle można było zrobić, póki jeszcze parki i lasy były otwarte. No, ale to mm -hmm. już osobny temat, Miszo. <laughs> A ty trenowałeś kiedykolwiek jakieś sztuki walki? Ja, jeżeli chodzi o moją historię z trenowaniem sztuk walki, to trenuję od kilku lat boks. Na początku okay. trenowałem u Piotrka Szczodrowskiego. Niektórzy mm. pewnie nie pamiętają niedoszłego rywala Radka Paczowskiego ja na pamiętam. gali ACA. Tak, tak, tak. Mhm. To wtedy ta walka nie doszła do skutku. To chyba miał być drugi, drugi pojedynek Radka Paczuskiego w MMA. I później... Wydaje mi się, że drugi, ale może trzeci, dobra, no to obracamy się mniej więcej w, ty, w tych liczbach. I potem zacząłem trenować u Cezarego Glabskiego, u którego trenuję do dziś, więc jakby boks trenuję, no ale też gdzieś siłą rzeczy przy galach właśnie biznes, boxing, miałem styczność z, z zawodnikami MMA. Natomiast no jako małolacik, jak to zazwyczaj bywa, wiecie, w małym mieście pojawiła się pierwsza szkółka, karate, więc poszedłem na karatę, no ale to, to wiecie, taka małoletnia zająć. Ale czy mówisz małe miasto? Nie, bo ja nie jestem z Łodzi. Okej, okay. już myślałem, że nie nie, 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 nie. Ja nie jestem z Łodzi, ja pochodzę z miasta, które się nazywa Szydłowiec. Ono znajduje się pod radomiem. Okay. Okay. Tam też jest klub właśnie Wiktoria, gdzie trenuje dużo fajnych postaci. Tam też Albert Odzimkowski często zagląda. Trener Paweł Surdy jest też w narożniku Alberta Odzimkowskiego. Więc też pozdrawiam serdecznie, więc jest tam też historia związana z sztukami walki, natomiast kiedy ja byłem młodszy, mhm. no to wtedy pojawiła się powiedzmy szkółka karate Kyokushin, no więc jak kilku kolegów też ja poszedłem na, na te treningi, więc to był powiedzmy taki skromny początek, natomiast wiesz co, ja mam starszego brata o 10 lat i on właśnie przeprowadził się do Łodzi na studia, tutaj też zaczął chodzić do, do szkół sztuk walki, też zaczął mieć tą pasję, zainteresowanie. No, i on jakby mi to sprzedał, tak? Przynosząc mm -hmm. w, na jakimś tam etapie. Myślę, że większość osób, które ma rodzeństwo, mogą mieć podobną historię, że brat przynosił y, płytki z filmami, filmikami, wiesz, z tych starych gal, y, Pride, UFC i tak dalej, tak dalej. I to było wtedy takie. Ja mam siostry, także. Okej. Okay. Ale ja miałam taką historię, czy nie? Mm, czy to ty raz Ja miałam poszłaś plakaty Emminę. Okay. Okay. <laughs> I Avril Lavigne i jakoś tam. Majstra, <laughs> też jest starsza prawie 10 lat, więc ale nie, ona ze sportem to raczej. To nie, to u mnie brat podrzucał właśnie te, te filmiki. Wiesz, właśnie tych starych gal. I to było dla mnie takie wtedy. Mistyczne, tajemnicze, wiesz, albo walka w klatce, albo jak to się wtedy mówiło, walki bez zasad. Mm -hmm. tak? To też mm -hmm. słyszałem, że Mariusz kiedyś używał mm -hmm. tego, tego stwierdzenia, walki bez zasad. To wszystko było takie brutalne w tych małych rękawicach i tak dalej. Ja to oglądałem i tak nie wiedziałem, czy mnie to interesuje, czy się bardziej tego boję. I to był taki pierwszy, wiesz, taki pierwszy impuls, pierwsza interakcja z tymi galami. Później właśnie zacząłem odkrywać takie postacie, jak sobie wcześniej rozmawialiśmy, jak właśnie Butterbean, Akebono, mm -hmm, mm -hmm. czy właśnie Don Fry, to były takie postacie, wiesz, które, wiesz, walka dużego z małym i tak dalej, i tak dalej, gościa, który trenuje sumo z kickboxerem i to wtedy było dla mnie takie właśnie mieszanie tych sztuk walki, to było mm -hmm. dla mnie wtedy takie pierwsze odkrycie tego, że, że coś takiego istnieje i, i tak coraz bardziej wydawało mi się to intrygujące, E, zacząłem sobie to śledzić, no wiesz, na tyle na ile się dało okay. wtedy, to bardziej to, co brat mi podrzucał, to tyle sobie mogłem śledzić, no bo internet no to wtedy jeszcze była jakaś miejska legenda, zwłaszcza w mniejszych mie miejscowościach, e, ale gdzieś było jakieś zainteresowanie tym mm -hmm. tematem. E, no i co, no i potem podejrzewam, jak, jak większość kibiców tutaj na naszej polskiej ziemi, pewnie odkryłem MMA dzięki walce Pudzian-Najman i, i tej gali KSW, która wtedy odbiła się ogromnym echem. E, ja byłem wtedy na studiach i to pamiętam, że wszyscy o tym mówili, nie? że po prostu każdy mówił I nie walce. pamiętam, w którym to było roku, tak jak rozmawiałeś mam, bo mówisz z 20, tak? Właśnie też nie pamiętam, który to był rok. A, bo 2.12? Nie? nie pamiętam. No tak głupio mi teraz strzelić z głowy, mm. bo nie pamiętam. Pamiętam, że byłem na studiach, e, że to było duże wydarzenie, że naprawdę każdy o tym mówił. Pamiętam właśnie jeszcze na gadu gadu wtedy, wiesz, ludzie na opisach, kto wygra, jakieś tam skórki specjalne były do zaaplikowania i tak dalej, i tak dalej. E, no i myślę, że wiesz... Tak jak się mówi, że, że ten schemat tej walki miał wpłynąć na to, żeby coraz więcej ludzi zaczęło mówić o tym MMA i zaczęło się tym interesować i poświęcać uwagę tym jakby zawodnikom, zawodowcom, nazwijmy ich takim, wiesz, z krwi i kości, to myślę, że ja też jestem tego przykładem, że tak to właśnie zadziałało, że gdzieś miałem świadomość tego, że, że to MMA istnieje, że są jakieś takie postacie... Ale oglądając później te walki Pudziana i, i, i wiesz, jeżeli ja znałem te postacie typu właśnie Butterbean czy Bob Subs z tych starych filmików mojego brata, i później nagle widziałem te postacie tutaj w Polsce na KSW, to ja wiem, że dla wielu osób teraz to może być śmieszne, tak? No bo zakładam, że jest rzesza osób, które znały MMA dużo wcześniej i. Słucham, i, myślę, że nie. I wiesz. Myślę, że jest jakaś rzesza, powiedzmy, no, takich hardkorowców. I... A ja jestem jest... takim typowym, wiesz, gościem, który po prostu poznał to dzięki, właśnie zatrudnianiu takim postaci, nie? takich hmm. postaci, e, oglądając te walki Pudziana i no, jakby nie było, no, jemu pewnie zawdzięczam to, że, że w Polsce ja na przykład tym MMA się zacząłem interesować i, i później już poszło. I wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że spełnił tą misję. I, okay. i dzięki temu ja dziś interesuję się. Galom jako całość, interesuje się w ogóle MMA jako, powiedzmy, sportem, interesuje się tymi zawodnikami, interesuje się właśnie tym lifestylem, tak jak sobie mm. będziemy o tym tutaj rozmawiać. No ale wiesz, gdyby nie tamta walka wtedy i jakieś tam podrzutki mojego brata, no to, to nie wiem, czy bym wiedział dziś. Ja teraz, jak sobie tak się na pamięcią, to bardziej Mamet Kalidow mi utknął w pamięci jako młodej dziewczynki, nastolatki. Mhm. Pamiętam, że oglądałam w telewizji KSW, bo było na otwartym pulsacie no tak, jeszcze. Tak. Także. No zresztą MMA to jest chyba dosyć, młoda młody sport, młoda dziedzina sportu, także tutaj też nie ma co sięgać pamięcią, nie wiadomo do jakich czasów, bo y, gladiatorzy nie bili się w MMA <laughs> Dokładnie. E, a szkoda, a szkoda. Mogło być zupełnie inaczej. Oczywiście. E, Pamiętam, jak ty masz też chyba swoją ulubioną zawodniczkę MMA. Zgadza się, to nawet te rękawice z podpisem tutaj właśnie są. To wylicytowane przez moich przyjaciół z Pro DJs na Gali Business Boxing. No i to, słuchajcie, było moje ogromne, ogromne marzenie poznać. Joanny Jędrzejczyk. Pamiętam, jak jeszcze y... rozmawialiśmy po, po gali biznesboxing, tak. że chciałbyś poznać Jasię Jędrzejczyk. Ja ci mówiłam, że ja z nią trenowałam, czy nie z nią w klubie. Mm -hmm. Tylko parę razy miałam okazję przeciąć się z nią na jakimś treningu. No i raz w Łodzi też prowadziła trening, to też na nim byłam. Pamiętam, który to był rok, bo to było 2019, także pamiętam, jak była chyba przy okazji jakiejś współpracy z suplementami diety. Mm -hmm. Wydaje mi się, że tak. Także tak. wtedy ją poznałam, a ty powiedziałeś, że to było twoje marzenie i jak szybko się twoje marzenia spełniają? Mateusz. Wiesz co, to, to marzenie już tkwiło w mojej głowie od jakiegoś czasu, natomiast faktycznie okazało się, że Joanna będzie gościem na, na gali wtedy w Bielsku Białej, mm -hmm. bo przyjeżdżała na seminarium do klubu Impact do Roberta Bryczka. Prowadzili seminarium i właśnie była zaproszona jako gość na, na tą galę. No, i poprosiłem wtedy Michała Płonkę, żeby pozwolił mi poprowadzić tą galę, licząc, okay. że, że Joanna wtedy będzie właśnie na, na publiczności. No, i ci powiem, że. Stresowałem się. Już tyle różnych wydarzeń poprowadziłem, no ale tutaj jednak mocno się stresowałem. Jakoś tak mega mi zależało, żeby była. I to jeszcze była taka śmieszna historia, że wiesz, właśnie przyszła ekipa z Impaktu, przekazała te fanty, które mm -hmm. miały być właśnie na licytację. Z autografami Asi. Tam była bluza, rękawica i mm -hmm. um, jeszcze kilka innych rzeczy. Wziąłem też ze sobą książkę, żeby o podpis poprosić, jeżeli Którą będzie okazja. Książkę? Y, drugą książkę Asi. Y, y, drugą właśnie książkę Asi Czas wziąłem. Na tak, jest, zgadza mm -hmm. się. Um, no i było tak, że już się goście schodzą, już wszyscy są, ale to miejsce, gdzie Joanna miała siedzieć, cały czas było puste. E, no i ja już tak do ostatniej <noise> chwili mówię: kurczę, to się nie uda, kurczę, no nie będzie. No mówię, taka szansa, a jednak, jednak nie będzie Asi na, na publiczności. E, I już jesteśmy właściwie przed rozpoczęciem gali, już, już chwilę mhm. do, do sygnału, że transmisja rusza, że Krzysztof będzie zaczynał właśnie na skrzypcach Opening. E, to miejsce było puste i tak mówię: a. No już nic z tego, tak? No już nic z tego nie będzie, nie uda się. No trudno. No. Mo można było się spodziewać, że może faktycznie gdzieś jakieś obowiązki ją zatrzymały albo coś. No bo jakby nie miałem realnej wiedzy, okay. e, czy na 100% się pojawi, czy nie. E, no i wiesz, jak działa gala, zaczyna się opening, Krzysztof zagrał na skrzypcach, potem ja wyszedłem, good evening ladies and gentlemen, dobry wieczór szanowni państwo i tak dalej, i mm. tak dalej. No i tam zrobiłem tą swoją formułkę powitania, openingu. Tak się rozejrzałem po całej, po całej sali i patrzę... Jest. Mówię, o kurczę. I tak od razu. U. Ale ja wiedziałam, bo Asia jest taką osobą, pomimo wszystkich obowiązków i pomimo wszystkiego co ma do, dookoła siebie i tej energii życiowej, charyzmy, nie wiem jak to nazwać, mm -hmm. takiego spidu życiowego. Tak, taki speed, o, to jest taką osobą, która jak się na coś zobowiąże, to ona, to nie wiem co musiałoby ją zatrzymać, żeby ona się nie pojawiła w tym miejscu. Ona nie wybiera sobie ludzi do rozmów lepszych, gorszych, bardziej opłacalnych, mniej opłacalnych. Oczywiście na pewno patrzy okiem biznesowym, ale na tyle na ile ją poznałam, to jest taką osobą traktującą wszystkich ludzi na równi bardzo życzliwą. Tak, a jeszcze ci powiem, to, to taka ciekawostka, yy, dlaczego mi też tak zależało, bo yy, słuchajcie, to, 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 to taka prywata, ale powiedzmy, że, że związana z tym światem MMA. Yy, moi kumple, się Krzysiek z Pro DJs, oni jakby wiedzą, jak bardzo jakby lubię Joannę, jakim jestem dużym fanem. E, no i Krzysztof przyjaźni się z siostrami AD i HD. Mm -hmm. e, no i Joanna też się z nimi przyjaźni. I kiedyś była jakaś tam wspólna akcja, już nie pamiętam, jakiś event dziewczyny miały właśnie z Joasią i Grzesiek poprosił, żeby dziewczyny załatwiły mi od Joanny nagrane życzenia. Mm -hmm. No wiesz, ona mnie nie znała, więc po okay. prostu nagrała dla znajomego, mm -hmm. dziewczyn i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. znajomy znajomego. No i nagrała mi takie naprawdę bardzo fajne, motywujące, ładne życzenia. No, no i tam właśnie powiedziała, że, że może kiedyś się wydarzy tak, że. bo, bo dostała informację, mm -hmm. że jestem konferansjerem, że prowadzę wydarzenia, mm -hmm. że może kiedyś się wydarzy tak, że ona będzie wychodzić do ringu, a ja niczym Bruce Buffer będę mógł ją zapowiedzieć. Nie? Tak ładnie mi tam powiedziała. No i ja się tak, muszę przyznać, wzruszyłem, no bo to wiecie, jak ktoś, kogo, kogo jakby podziwiacie, kto jest waszym ulubionym sportowcem i tak dalej, yy, nawet nie znając was, mówi wam coś takiego, czy macie to na nagraniu, no to jest takie miłe po prostu, mm -hmm. takie po prostu po ludzku yy, miłe było to dla mnie. I tak sobie myślę, co by się musiało stać? Mówię, no nie wyobrażam sobie jakby sytuacji, gdzie, gdzie w ogóle doszłoby do takiej sytuacji, że ja, nie wiem, będę w ringu, w klatce albo cokolwiek i będę miał przyjemność Zapowiedzieć Asię Jędrzejczyk, zwłaszcza po tym, jak skończyła karierę i tak dalej. Mówię, no to się nie wydarzy, nie ma w ogóle fizycznie takiej możliwości. No to jest jakby w ogóle marzenie, które nie ma szansy spełnienia. I nagle kilka lat później, patrzcie, jakie to jest w ogóle zabawne, ja sobie stoję w ringu na, na Gali Biznes i, i potem Aśka właśnie z Robertem, z Robertem byli zaproszeni do, do ringu, żeby właśnie przywitać też gości, powiedzieć kilka słów odnośnie ich działalności charytatywnej i tak dalej, ogłosić to, że Robert będzie, będzie szedł do UFC. Ja byłem w tym ringu, ona do niego wchodziła. Później miałem okazję z nią porozmawiać, zamienić dwa słowa, dostać, właśnie, autograf na, na książce. No i chłopaki, właśnie na koniec gali, wylicytowali jeszcze dla mnie jako prezent te, te rękawice. A dlaczego Asia? Wiesz co? Nie wiem, czy jest jakiś taki jeden konkretny powód. Chyba po prostu jakoś tak byłem pełen podziwu dla jej osiągnięć w światowym MMA. No bo trzeba przyznać, że tutaj. Tak jak ppódzian powiedzmy przetarł szlaki dla, dla polskiego kibica, który mógł się zainteresować jakby MMA tutaj w Polsce na polskiej ziemi. Tak wydaje mi się, że Joanna jakby przetarła te szlaki, jeżeli chodzi o globalne MMA dla Polaków w sensie gromadząc atencję wokół swojej osoby pozytywną oczywiście atencję, że zdobyła pas, obroniła ten pas tyle razy, że jakby tworzyła to show. Myślę, że na pewno, bardzo duży ma wkład, w, 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 jeżeli chodzi o UFC, o, o dywizję kobiece, e, więc wydaje mi się, że ona po prostu jakby spełniła ten globalny amerykański sen, ten właśnie American Dream, jak to się mm -hmm. mówi, e, i myślę, że przetarła te szlaki dla, dla wielu jakby Polaków w tej federacji. Później Karolina jakby ja wiem, że Karolina często mówi, że ona się przyzwyczaiła do tego, że jest tą drugą, ale myślę, że jest tak samo też ważną postacią tutaj, jeżeli chodzi o rozwój kobiecego MMA, polskiego MMA i jakby Polaków, Polek poczynających sobie bardzo śmiało na arenie międzynarodowej, więc wydaje mi się, że dziewczyny mają tutaj bardzo duże zasługi. Natomiast Joanna jakby była tą pierwszą mistrzynią, która też obroniła tyle razy tytuł. No Karolina finalnie, bo też kiedyś pamiętam z kimś z bliskich rozmawiałem. Jakie to w ogóle jest niesamowite, że mieliśmy dwie Polki w, w walce o pas na Madison Square Garden no jasne, w federacji tak. UFC, w najlepszej lidze na świecie. No to jakby... Do no tego się nie da nie docenić, nie? No to jakby nie da się na to przymknąć oko. To jest, no właśnie, to jest coś niesamowitego yy, po prostu. Czyli ja wnioskuję z tego, co mówisz, że jesteś zwolennikiem żeńskiego MMA, tak? Tak, jestem, jestem fanem, mm -hmm. sympatykiem żeńskiego MMA. Teraz już pewnie połowa oglądających robi... No właśnie, ja tego za bardzo nie rozumiem. Jestem... Yy... Ostatnimi czasy zniezmaczona, tym bardziej jak oglądałam, a właściwie słuchałam rozmowę Jasi Jędrzejczyk z Winim, w mm -hmm. której podkreśliła to, że jest to żenujące, że panowie w ten sposób wypowiadają się o żeńskim MMA, dlatego że w ogóle generalnie bagatelizowanie i umniejszanie kobietom w sporcie, jakimkolwiek, mm -hmm. jest moim zdaniem żenujące i niesprawiedliwe, dlatego że. Mam czasami wrażenie, że jedna kobieta jest w stanie zrobić więcej niż dziesięciu mężczyzn w jakimś sporcie, nawet chociażby dlatego, że mamy inną energię. Kobieste, pierwiastek kobiecy jest bardzo istotny w każdym aspekcie życia, i jesteśmy już w takich czasach, że wydaje mi się, nie ma co dzielić zawodów, czy sportów, czy czegokolwiek na damskie, męskie. I, I takie ostentacyjne krytykowanie żeńskiego MMA, czy też jakichkolwiek sztuk walki, no jest moim zdaniem bardzo krzywdzące i w ogóle kobiet w MMA, dlatego że jest nas bardzo mało. Zawodniczek jest mało, dziennikarek. Nie wiem. No właśnie, czy my jesteśmy yy, yy. pierwszym podcastem damsko-męskim o sportowym MMA? Mm, bardzo możliwe. Nie wiem. Zagranicznym chyba nie. Yy, o polskiej ziemi mówię w tym momencie. Wydaje mi się, że tak. I tak samo ja też miałam okazję komentować galę Oktagon mhm. na żywo, czeski Oktagon. I właśnie też rozmawialiśmy w redakcji na ten temat, czy nie byłam pierwszą kobietą, która w ogóle komentowała w Polsce galę MMA, skomentowała. Hmm. I chyba Mariusz powiedział, że Karolina owczeż mogła być pierwsza i komentować Gal Lady's Fight Night. Właśnie miałem powiedzieć, że wydaje mi się, że chyba Gala mm. Ladies Fight Night miały drzejski komentarz, przynajmniej jeden z duetu yy, mm -hmm. był to tamski głos. Ale w każdym razie chciałam skończyć komentarz. Tak, myśl, przepraszam. Że bardzo mnie to krzywdzi, rani, irytuje i denerwuje, w dużym mm. uproszczeniu. Bo tak jak Asia powiedziała, no jak może bokser Przemysław Saleta mówić o tym, że Laura Grzyb to jest taki boks dla nikogo? Ona boksuje lepiej niż nie jeden mężczyzna. I oczywiście, że damski i męski sport będą się od siebie różniły, bo tak samo jak grałam w siatkówkę. Siatkówka kobiet też jest dużo mniej dynamiczna i agresywna niż siatkówka mężczyzn. To tylko wszystko ze względu na to, że jesteśmy inaczej uwarunkowani fizycznie. Ale tak naprawdę uważam, że żeby kobiety funkcjonowały w sporcie, muszą włożyć dużo więcej pracy niż mężczyźni. My jesteśmy oceniane nie tylko za umiejętności, ale za wygląd. Przede wszystkim za wygląd. Mm -hmm. Czy to zawodniczki, czy dziennikarki, czy generalnie kobiety tak mają? No niestety, albo istety. dla niektórych to na plus, dla niektórych na minus. Jesteśmy oceniani za wszystko, za to, jak, w jaki sposób się wypowiadasz. Czy kiwasz głową, y, czy masz takie nogi, czy masz takie włosy, plus jeszcze y, umiejętności sportowe i ta cała presja to uważam, że jest na nas dużo bardziej ogromna. I jeżeli kobieta funkcjonuje w takim sporcie, to ma dwa razy więcej, jak nie trzy czy cztery razy więcej wyrzeczeń niż mężczyzna, omówmy się, bo mamy jakby z góry narzucone inne role y, w świecie. Dlatego uważam, że Zamiast krytykować damskie MMA czy w ogóle kobiety funkcjonujące w tym świecie, mężczyźni powinni się skupić, czy ludzie, bo może kobiety też krytykują, na tym, żeby nas wspierać. Znaczy, wiesz co, ja na przykład nie rozumiem tego, że, że zazwyczaj się mówi, że walki kobiet są nudne, na przykład. Tak? A ile męskich walk było nudnych. To w sensie, prawda. Są dobre walki prawda, i złe walki. Ale widzisz, no mówi się, że się jest jedna walka że kobiet powiedzmy na karcie, czy to KSW, czy innej organizacji. Tak. I od razu jest ta walka była nudna, kobiety nie zaskoczyły. No dobrze, tylko że było dziewięć walk mężczyzn, z czego przypuśćmy: sześć było nudnych, trzy ciekawe, zróbmy 10 walk kobiet. I też na pewno pewna część będzie nudna, ale pewna będzie na pewno spektakularna. Z tym, że nie mamy tylu kobiet, żeby zrobić tyle zestawień. No tak. Dlatego tym bardziej uważam, że powinniśmy doceniać i dopieszczać, bo u nas w redakcji też są, zresztą jak zauważyłeś na czacie, <laughs> patronów, <laughs> zwolennicy i, i opozycjoniści. No tak, są fani i antyfani żeńskiego MMA tak. znaczy... i pozdrawiam mojego redakcji no kolegę hipokryte, któremu podobają się wszystkie zawodniczki MMA, ale żeński MMA mu się nie podoba, okay. <laughs> jest wolny także. A to wiele wyjaśni. <laughs> nie żartuję, oczywiście. Pozdrawiam bardzo cieplutko. <laughs> Chyba. Słuchaj, no. ogólnie uważam, że po prostu yy, z góry rzucanie takiego hasła, że, że jak jest walka kobiet, to można iść do toalety albo, nie wiem, do kuchni sobie przynieść piwa albo coś takiego, no bez sensu. Nie powinno się tak mówić. Oceniajmy walki po prostu, jakimi są. Niezależnie, czy to będzie walka pań, czy nie. Albo była to dobra walka, albo była to walka, która nie porwała i, i tyle. I jakby to chyba jedyne kryteria, jakie powinny być, jeżeli chodzi tutaj o to. A dzielenie tego na damska walka nudna, męska walka, nie wiem, super, ale też nudna, ale co? No w sensie, jak to ubrać w słowa, tak? No mhm. po prostu dobre walki i złe walki. Ja tyle. zaczęłam się interesować MMA głównie przez właśnie Karolinę Kowalkiewicz, bo jakby funkcjonowałyśmy w jednym otoczeniu, w jednym środowisku, ja miałam też chłopaka wtedy, który był zapaśnikiem. To tak jakby bardziej byłam wkręcona w te zapasy niż w MMA, no ale przez Karolinę zaczęłam obserwować MMA. A tak naprawdę, kropkę nad jej, postawiała walka Holly Holm z Rondą Rousey. Okay. Zakochałam się w Holly Holm. Naprawdę, to jest moja ulubiona zawodniczka. Ona jest fenomenalna, i tutaj chciałam powiedzieć tylko, że ona na Gali. UFC 300 będzie w Coomé mm -hmm. z Kylą Harrison, kto jest z PFL-u. E, I też mam i, i, i dlatego też nawiązuję do tej walki, bo widziałam, że u nas na czacie. Mam kilka czatów, więc nie wiem, co ty czytałeś. Ty też wszystkiego pewnie nie czytasz, no, tak jak yes. ja. Bo nie mam po prostu na to czasu, a e, że bardzo wielu. E, mężczyzn u nas w redakcji y, bojkotuje jakby tą walkę i cieszą się, że to nie jest main event. Dla mnie osobiście mógłby to być main event i wiele ludzi może nie doceniać tej walki, bo nie sprawdzili, nie śledzili, nie dowiedzieli się, ale Holly Holm była pierwszą kobietą, która zdetronizowała Ronda Rousey mm -hmm. w UFC. A wiadomo, że Ronda Rousey pop popchnęła całe żeńskie MMA w UFC do przodu i to dzięki niej tak naprawdę kobiety funkcjonują w tym środowisku. W tym sporcie, w środowisku, jak w środowisku, ale w sporcie, pokonując y, jako pierwsza y, Ronda Rousey, oczywiście nie utrzymała dalej tego pasa, ale no, zdobyła go no chociaż tak, raz. Jakby napisała historię. Tak, a Kayla Harrison, nie wiem, czy interesowałeś się tą zawodniczką, chociaż trochę. Y, powiem szczerze, że nie jestem zaznajomiony z jej osobą. Okej, okay, to y, ona wygrała y, turniej PFL w wadze lekkiej kobiet. Mm -hmm. Plus jej bazą, taką płaszczyzną podstawową jest judo. Tak samo jak Ronda Rondy Rousey. Ronda Rousey już się nie bije w UFC od bardzo długiego czasu. No tak, ona teraz raczej w, w, w wrestlingu. Się bawi. Uh -huh. Tak, No i też wychowuje dzieci, bo ma tam swoje mm -hmm. po prostu obowiązki. Po prostu szła ze sceny Ale myślisz, i że uważam, jeszcze że... kiedyś ją zobaczymy, czy to już jest definitywne? Nie. Myślę, że nie. Że nie, Myślę, to już że nie. się nie wydarzy. Bo wiesz, różne sytuacje mamy w obecnych czasach. Jest trochę moda też na powroty, na sentymenty, legendy i inne rzeczy, więc. Dlatego mi się wydaje, że ta walka jest o tyle mm, sentymentalna, tylko może nie każdy sobie z tego zdawać sprawę, że Kayla Harrison jest jakby. Można powiedzieć, takim odzwierciedleniem Ronda Rousey w MMA. Ten jej styl i ta e, baza judocka e, i te osiągnięcia też mm -hmm. w judo, no bo R Ronda Rousey wywodzi się z judo. E, no i naprzeciwko Holly Holm. Holly Holm ma 42 lata, a wciąż jest bardzo sprawna fizycznie, wciąż aktywnie walczy z mniejszymi i większymi sukcesami. Raz wygrywa, raz przegrywa, ale wciąż jest. Mm -hmm. I ta walka uważam, że jest bardzo, bardzo hot, tym bardziej, że to nie są wcale małe kobiety, nie? Czyli byśmy mieli w takim wypadku zderzenie y, młodszej wersji Ronda Rousey z ja Holly tak nazwała... czyli jakby troszkę powtórka mm. z rozgrywki, ale na trochę innym pułapie już powiedzmy wiekowo-doświadczeniowym. Tak, tak. I dla takich hardkorowych fanów, tym bardziej żeńskiego MMA, to jest naprawdę... No ja się cieszę na tą walkę jak głupia. Dla okay. mnie, jak, już dla mnie nie liczy main event UFC 300. Ja jestem tak hardkorową fanką Holly Holm, że moim marzeniem jest spotkać ją <laughs> i nie wiem, <laughs> potarczować z nią, czy cokolwiek. No i tym bardziej, że ona się wywodzi z boksu. Okay. Później kickboxing i MMA. No, a tutaj judoczka i tak samo było w, wtedy, w tamtej walce, prawda? Słuchaj, to ja życzę, żeby to marzenie ci się spełniło. Ja jakby, też, wiesz, tak. Już nie wolno mówić no, nie, nigdy, więc jakby <noise> nie, to ja może wiesz, się wydarzyć. Tak, tak. No i, i dlatego też uważam, że to żeńskie MMA pod tym kątem jest naprawdę wspaniałe. Poza tym Karolina Kowalkiewicz też. Ona jest bardzo. Zobacz, jakie, jaki wpływ na życie wielu ludzi. Ma Karolina Kowalkiewicz jako zawodniczka MMA. Mm -hmm. A ilu zawodników MMA w Polsce ma wpływ na ludzi? Bardzo niewielu. Zobacz, ona edukuje pod kątem depresji, bo sama to przeszła, tak? Ostatnio się poruszałem, na ten temat wypowiadanie, że jej wypominam, Jasne. że była chora psychicznie. No, Taku w ogóle nie uważam. Yy, I nawet to, jaką postawę teraz prezentuje. No, Bo tam ktoś powiedział ostatnio, że ona ma 35 lat, chyba właśnie Borys Mańkowski u Żurnalisty, że szalona nie, że szalone rzeczy robią w tym wieku kobieta i w ogóle ona Ale wciąż. Fantastycznie jest w gazie. wróciła właśnie na, na tą ścieżkę zwycięstw, eee, gdzie tak, wszyscy jakby tak, kładli tak, na niej tak. krzyżyk i wydawało się, że to już jest koniec tak naprawdę. nie? No nie można. by zbyt. się spodziewał? Tak, i ona jest naprawdę przykładem dla bardzo wielu młodych dziewczyn, że, że można robić swoje, realizować swoje pasje i że nie można się poddawać. A zawodników MMA. Ilu się wybija? Zawodniczki, no, to Zawodniczka MMA czy jakiś sztuk walki jest taka, mam wrażenie, dla społeczeństwa egzotyczna. Może bardziej na zasadzie, może nie tyle ilu się wybija, tylko ilu faktycznie staje się inspirującymi postaciami. To prawda. Może tak bym to ujął. Mhm. Bo doceniać osiągnięcia danego zawodnika, być pod wrażeniem jego wyników sportowych i tak dalej, to jest jedno, ale wydaje mi się, że mówisz... że że ktoś staje się taką jednostką właśnie inspirującą, popychającą do tego, mm -hmm. żeby ćwiczyć, popychającą do tego, żeby swoimi działaniami, swoimi przemowami, wywiadami i tak dalej, swoim właśnie lifestylem, bo to też w sumie zahacza mm -hmm. o to, żeby właśnie czy młodsi, czy starsi, czy ci, którzy mają problemy, po prostu jakby dźwigali się i mówili, jak on może, to ja też mogę. Nie? Mm -hmm. Nawet w innej dziedzinie, bo to nie chodzi o sporty walki. Nie chodzi o to, że ktoś ma wstać rano i powiedzieć, będę fighterem, tylko wstać rano i powiedzieć, jak tamten gościu daje radę i walczy i zmaga się z jakimiś tam, nie wiem, problemami, czy miał problemy i je pokonał, to ja idę do mojej pracy i też pokonam wszelkie problemy, albo przynajmniej stawię im czoło. Będzie lepiej, gorzej, ale przynajmniej się postawię, nie? Prawda. Więc wydaje mi się, że to mm. chyba bardziej właśnie o takie podejście chodzi. Że, że... Ale tak jak nasz podcast się nazywa MMA Lifestyle, by in the Cage. <laughs> to. Ten cały lifestyle, tak? Bo pokazując zawodnika MMA, y, oczywiście finałem i wisienką na torcie jest ta walka, y, ale tak naprawdę, nie wiem, są różne cytaty życiowe, czy po angielsku, czy po polsku, czy po łacinie, że nieważny cel, ale droga. Tak, I tak, te, tak, na tą tak. drogę właśnie składa się cały ten lifestyle. Mhm. I zobacz, że Joasia bardzo często, jeszcze jak aktywnie walczyła w UFC, ona po tych swoich przebojach z zwijaniem wagi, później bardzo często sobie sama gotowała. Mhm. I ona miała taki popularny hashtag, it like Joanna. Tak jest. I ona ma ileś tam milionów obserwujących, nie wiem, czy dwa, czy trzy, pewnie wtedy miała mniej. Mhm. Ale przypuśćmy, ktoś po prostu ją oglądał, ale ona mu pokazywała, jak ona się odżywia. Już wyedukowała chociażby jedną osobę na temat odżywiania mm -hmm. i jaki to jest plus dla społeczeństwa, gdzie teraz mamy naprawdę ogromne z tym problemy. Tak, to prawda, to prawda. To kojarzę też ten hashtag, yy, więc jakby jestem z tym zaznajomiony. No tak, no tak, Miała no dietetyków, miała osoby, które jej gotowały, ale wiadomo, tam miała jakieś perpetie mm -hmm. i za czasem, ma tak. gotać, pokazywała ludziom nie tylko podróże, zakupy, nowe sneakersy, ale to, jak je, swoją dyscyplinę, to, że można wstać, jak pójdzie o piątej rano. No tak. <śm> no, także, także uważam, że nie trzeba do końca, że uważam, że kobiety w MMA jakby szerzej prowadzą swoją karierę, aniżeli mężczyźni. Bo no. mężczyźni, jak już sport, no to już wszystko związane z tym sportem już jest goła klata na treningu. A kobiety jakby zahaczają o całość, tak? Że Czy bardziej nawet dużo prawda? Na myśli, że, tak, że do tak, tego podchodzą. Tak, tak. No, zobacz Joasię, zobacz Karolinę. Myślę, że one są dużo bardziej popularne z całym szacunkiem, oczywiście, niż Jan Błachowicz za granicą. Za granicą? Pewnie tak, dlatego też mi się właśnie wydawało, jak mówiłem, że, że Joanna była właśnie tą naszą pierwszą taką, wiesz, superstar, mm -hmm. jeżeli chodzi o MMA żeńskie, czy ogólnie MMA. No już nie, nie, nie mm -hmm. rozrabniajmy tego, jak się umawiamy na to, że, że trzymamy się jakby jednego MMA, a nie osobnego, no to, 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 mm -hmm. to faktycznie jakby ona za granicą była tym pierwszym jakby lśniącym punktem, który się mm -hmm. pojawił. Zdobył pas, obronił mm -hmm. i pokazał, że można. I wydaje mi się, że to, było, że to było też bardzo inspirujące dla wielu kobiet, ale myślę ogólnie też zawodników. Patrząc po tym, po prostu wiesz, jak spotkania, treningi z Janą przyciągają, wiesz, zainteresowanie ludzi. Ile osób też uważa i ją za swoją idolkę, hmm. i, i po prostu jako sportowca wybitnego, nie? Że, że bez hmm. mówienia, że nie wiem, moim ulubionym żeńskim sportowcem jest Jana Jędrzejczyk, a moim ulubionym męskim sportowcem jest Jan Błachowicz. Nie, no moim ulubionym sportowcem jest tak. Jana Jędrzejczyk. Hmm. Jest też nim powiedzmy Jan Błachowicz, ale nie dzielę tego tutaj na nie wiem, osobny sport dla kobiet i osobny sport dla, dla panów. Czy znaczy ja się dziwię też ludziom, że oczekują od tego, aby żeński sport i męski sport był jednakowej jakości. I jednakowej dynamiki, jednakowych zwrotów akcji, żeby on się rozwijał w ten sam sposób. To jest y, nie, to jest wykonalne i to już nawet nie chodzi o MMA, tylko o spójrzmy na każdy jeden sport. No tak, 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 Prawda? zdecydowanie. Tak, to, jak to, to powiedziałam, to, to fizyka że, i fizyka, i uwarunkowania ale cielesne nie, to i tak dalej. To nie dalej. znaczy, Oczywiście. że mamy mniej doceniać to, co robią kobiety, a poza tym kobiety bardzo często muszą trenować z mężczyznami i rywalizować z nimi. Na macie, no bo tych kobiet jest. Bo jest mało sparring partnerów Bardzo nie? mało. A nawet jeżeli nam się tak wydaje, że coraz więcej kobiet trenuje sztuki walki, bo tak jest, ja też tak uważam. Tylko że jest ich na tyle mało, żeby znaleźć osobę na tym samym poziomie co ty lub wyższym. Praktycznie jest to awykonalne w Polsce. Trzeba, I bardzo jeszcze dużo się problemy są, prawda? bo dziewczyny o, tak, mają dysproporcje. Jakby, no, nie ma, chociażby nawet w KSW widzimy, tak? no mm -hmm. jest jeden ranking y, pań, a nie ma jakby podziału na, na, mm -hmm. na wagi. No i często też w wywiadach dziewczyny mówią, że na przykład nie ma. Pewne walki nie mogą dojść do skutku, bo po prostu wagowo się gdzieś nie, nie, nie potrafią jakby odnaleźć. Nie? Bo jakby kobiet w środku jest za mało. Jest sporo kobiet w bardzo niskich kategoriach wagowych. Tak jak słonkowa, czy ni nawet niżej. I w bardzo wysokich, mm -hmm. nie ma tego środka. I tak jak na przykład ja jestem po środku. Y jednych i drugich, i na przykład, jak y startowałam w jakichkolwiek zawodach, to bardzo często nie było przeciwniczek, y bądź się wykruszały na, ostatni, na ostatnim momencie. Dlatego, że no, jakby bardzo obsadzone były niskie kategorie wagowe. Mówię tutaj na przykład o jiu mm -hmm. I te open wysokie też były mocno obsadzone, a takie pośrodku nie za bardzo. No tak. I bardzo często no, to jest ogólnie problem, ale ja uważam, że to trzeba doceniać. I tak samo kobiety na macie, przynajmniej panowie mogą, jak zobaczą kobietę na macie, puszyć się jak pawi. <ścoughs> Bo wiadomo, że się zmieniają trochę morale na sali, jak się pojawia jakaś kobieta. No, jest o czym rozmawiać też później w szatni, także. Okej. Okay. Ja takich doświadczeń nie mam, ale mhm. też cieszę się, że jak widzę nawet po, po, po naszych galach, że mamy dużo walk pań, dużo pań się zgłasza na biznes boxing. Na przykład nie boją się, mają ochotę jakby wyjść ze strefy mhm. komfortu i po prostu pójść na ring, boksować w szczytnym celu. Co mnie po prostu cieszy i to też jakby daje im, myślę, jak często czytam te opisy, które one, one przekazują, bo zawsze mam tą przyjemność, że zapowiadam zawodniczki zawodników. To często są tam właśnie takie, takie stwierdzenia, że wychodzę ze strefy komfortu, pokazuję, że można, że nie wiem, pani menadżer, pani handlowiec może po prostu pójść, boksować. Chcę, żeby moje dzieciaki były ze mnie dumne, żeby zobaczyły mnie w innej odsłonie. I to też jest pokłosie tego, że mamy właśnie takie zawodniczki jak Asia czy Karolina, które no też są inspiracją dla takich pań. I wydaje mi się, że skoro o walkach pań i to efektownych mowa, możemy zahaczyć o to, co wydarzyło się ostatnio na KSW 90, gdzie mhm. pytanie teraz: jak ty uważasz, czy właśnie. Ewelina Woźniak jest tą nową postacią na, na arenie tutaj naszej, jeżeli chodzi o KSW, która podkłada troszkę nowy ogień pod spektakularność, widowiskowość walk pań, bo komentarze, które płyną po tym pojedynku, są w 99% przychylne, entuzjastyczne. Niektórzy mówią, że takie walki pań to nie mogliby oglądać. E, więc chyba tutaj pojawia się nam jakaś fajna iskierka, jeżeli chodzi o wzrost zainteresowania damskim MMA. Mm, nie wiem, czy to będzie wzrost zainteresowania, ale na pewno e, dużo więcej przychylnych komentarzy na temat żeńskiego MMA po tej walce. Ja jeszcze tylko chciałam zaznaczyć, że tak jak Ewelinie Woźniak, tak wszystkim pajem nie można odmówić naprawdę charakteru, dlatego że kobiety mają ten pazur taki. Mm, jakbyśmy też sięgnęli do, jak to powiedzieć, e, biologii <śmiech> <śmiech> e, lub e, świata zwierząt, to lwice też są dużo bardziej agresywne niż lwy. <laughs> I zanim lew <laughs> pójdzie e, pogonić parę zwierzątek tam gdzieś na sawannie, <laughs> to najpierw ruszają lwice. E, I kobiety też takie są. Ewelina Woźniak, e, mojej opinii. To jest taka druga Joanna Jędrzejczyk. One są w, dla mnie jakby trochę takie podobne, ze stylu, z charakteru, być może z figury. E, ja ich nie przyrównuję pod względem, która jest ładniejsza, brzycza czy wizualnie, ale on, Ewelina mi się tak trochę e, kojarzy właśnie z Joanną. E, ja zawsze patrzyłam na Ewelinę tak e, z takim dużym szacunkiem i z dużym podziwem, bo ona naprawdę ma charakter i ona e, trenuje jak chłopak. W tym pozytywnym tego mhm. słowa znaczeniu. Ja sama też trenuję i mam duży szacunek i podziw do, do pań, które tym mężczyznom dorównują na treningach. Ja też się oczywiście za, zawsze staram, ale to jest naprawdę bardzo trudne. A ona ma taki poziom, myślę, że mogłaby konkurować z niejednym facetem. Mniej doświadczonym od niej. Ja ci powiem, że śledziłem ją sobie od jakiegoś czasu i mhm. jakby też zdaję sobie sprawę, że, że jej jakby celem było, było pewnie UFC. Teraz obecnie jest w KSW, natomiast ja jako fan cieszę się, że ona jest w tym KSW. Bardzo się cieszę. Mhm. Życzę jej tego UFC. Myślę, że to może się wydarzyć. To nie jest tak, że te drzwi są zamknięte, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze chciałbym właśnie pocieszyć się jej obecnością tutaj w KSW. E, to była bardzo fajna walka. Myślę, że Tączewa też za, zasługuje na wyróżnienie, bo, powiedzmy, mm, no, słyszę komentarze, że to była walka jakby do jednej bramki ok, ale Tonczewa się postawiła, walczyła, miała kilka tam momentów, że trafiła Ewelinę tymi swoimi obszernymi ciosami. E, ten prawy szczególnie był niebezpieczny. Tak, wytrzymała, e, mhm. długo przynajmniej mi się wydaje, ten agresywny styl Eweliny potrafiła jakoś, powiedzmy, odbijać. Eee, I to jest ten charakter kobiet, o którym Więc ci to wspomnę. była naprawdę bardzo mm. fajna walka. To tak. była naprawdę bardzo fajna walka. Cieszę się, że ona właśnie tak wyglądała i powiem szczerze, właśnie miałem nadzieję, że ona właśnie tak będzie wyglądać. Miałem duże nadzieje na debiut Eweliny Woźniak w KSW. Przykładowo, jakiś czas temu miałem też duże nadzieje na debiut Karoliny Wójcik, mm -hmm. ale tu muszę przyznać, że troszkę się zawiodłem. Chodzi mi o to, że pojedynki Karoliny Wójcik w KSW nie były takimi, jakich oczekiwałem. Robiłem sobie większe nadzieje na jej występy w naszej organizacji, tutaj, jeżeli chodzi o polską Ziemię. I troszkę się zawiodłem. Że bardziej właśnie wyobrażałem sobie, że ona wejdzie do tego KSW tak brutalnie jak Ewelina Woźniak, a tak nie było. Dlatego cieszę się, że Ewelina Woźniak właśnie z takim przytupem, można powiedzieć, wchodzi do KSW. Fakt faktem na debiut Karolina Wójcik bi 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 biła się z Sylwią Juszkiewicz, mm -hmm. więc nie miała wcale y, tutaj łatwego zadania. Obie panie mega utalentowane i mega pa y, obie panie y, mega zacięte. Y, natomiast ta walka chyba nie była aż tak agresywna i, i taka powiedzmy dynamiczna jak Ale się ona spodziewałem. Z dwóch stron nie była taka. I właśnie tutaj y, bardzo fajnie że się o ten temat Karoliny Wójcik, dlatego że Widzisz, kobiet jest tak mało, że każda, która się wyróżnia, jest trochę lepsza, są pokładane w niej bardzo duże nadzieje i jest bardzo duża presja. I wszy wszystkie oczy są skierowane y, na właśnie tą dziewczynę, taką charakterną. I ona jest jedna na dziesięć mm -hmm. pojedynków, tak? Czyli tak. jeden na dziesięć. I. Y, y każdy z nas ma różne sytuacje życiowe i z tego, co ja pamiętam, to Karolina Wójcik miała bardzo dużo kontuzji przed tymi pojedynkami, Sylwia również i tutaj taka mała wstawka dla Państwa, że możecie się spodziewać newsów ze strony Sylwii Juśkiewicz, bardzo kibicuję, oczywiście bardzo dobrze się znamy, no i jest no fantastyczną dziewczyną, tak, że widzisz, że wystarczy, mężczyźni mają tak, że walczą trzy, cztery razy do roku, dwa, czasami Gdzieś im się potnie ta noga, jeden gorszy występ, okej, okay, ale zaraz wszyscy o tym zapominają, prawda? A tutaj y, Karolina Wójcik, przez to, że jest nas tak mało i jak jest tylko jedna, chociażby wyróżniająca się charakter na dziewczynę, to ona jest od razu na świeczniku. I właśnie tutaj wspominasz, że pokładałeś w niej nadzieję, i jakby troszeczkę y, mm -hmm, tak. entuzjazm opadł po tym występie. Y, no to tak, niestety jest. Y, ale z tego, co wiem, to chyba u niej coraz lepiej. Czyli, żeby to by, też wybrzmiało, ja jej kibicuję i życzę jak najlepiej. Po mm -hmm. prostu mówię, jakie miałem wtedy myśli, jeżeli chodzi o obejrzenie mm -hmm. tej walki. Tak? Po prostu pamiętam, jakie miałem założenia i powiedzmy przypuszczenia przed walką, a, a jakie były one po walce. Natomiast nie ujmuję, też przecież wiesz, walczyła o, o kontrakt z UFC, mm -hmm. wygrała tą walkę, a kontraktu nie dostała, co też jest mi po prostu szkoda, bo mogła mm -hmm. zasilić, wiesz, szereg UFC. No tak, ale Contender Series to... Rządzi raczej. się trochę jednak tak, innymi prawami. Ja czasem nie nadążam mm -hmm. za tym, jakie tam faktycznie prawidła są brane pod uwagę, a, a jakie nie. No ale to mniejsze o to, to powiedzmy jest dyskusja na, na jakiś inny temat. Natomiast wracając, KSW ostatnie, KSW 90, czy coś jeszcze Twoim zdaniem, po obejrzeniu gali, na spokojnie, y, zapadło ci w pamięć albo chciałabyś wyróżnić, tudzież wspomnieć? Bo tak jak gadaliśmy, nie będziemy jakby omawiać całych kart walk, bo, bo powiedzmy są już y, dawno temu omówione przez inne podcasty, mm -hmm. ale myślę, że możemy też jakąś swoją optykę na to wszystko rzucić. E, przy temacie Eweliny Woźniak i jej walki, nie wiem, czy to oglądasz KSW vlogi? Y, nie wszystkie. Ja w ogóle nie. Okay. <laughs> ale teraz obejrzałam. E, przez przypadek, ale obejrzałam, bo zapomniałam, że generalnie coś takiego jest, bo wydaje mi się, że Pitbull nie robi tych vlogów, a wcześniej robił Pitbull. Chyba KSW po prostu robi te vlogi, nie jako KSW? Tak, czy, ja wiem, czy kto myli. to robi. Meru, okay. także bardzo serdecznie pozdrawiam. E, I teraz zacznę oglądać, dlatego że vlog ma to do siebie, ten KSW, że słychać też podpowiedzi na różniku. Okay. I cały ten anturaż, całą tą motoczkę i nawet Wojsław jak poliszczuka bardzo ładnie zakomplementował na tym vlogu. Nie pamiętam, że mnie przekręciła, no ale to na pewno jakbym... Dobry jest... Zajebisty jest. Nie widziałem, więc jakby ciężko mi się wypowiedzieć, ale. Kurde, ale... no nie pamiętam. W każdym razie. To no, zrobił dobre tak, wrażenie. Tak, bardzo duże wrażenie. Tak, potencjalnie, bardzo miło, ale do, tak do, na do, do dosyć odważnie. No i tam też właśnie narożnik Eweliny Woźniak jej podpowiadał, żeby uważała na te obszerne prawe, mhm. bo one naprawdę parę razy weszły. Tak, tak, to prawda. I ja już mam troszeczkę zmartwiona, oglądając jej walkę, bo miałam takie w głowie, no kurczę, jak ona naprawdę tej lewej ręki nie podniesie za chwilę, to ten prawy. Sięgnie i też narożnik tak krzyczał, także polecam każdemu obejrzeć te vlogi, bo fajne że dla narożników. Ja myślę, że tak. ten vlog, jeżeli to jest ten vlog, co myślę, to była tam bardzo ciekawa scena, nawiązująca też do zadymy, którą wywołałaś w pewnym ja? momencie. Na linii Marian Dziukowski Adrian Bartosiński, Saladin Parnas. Kupczi z Adymiarzu, hmm. yy, gdzie właśnie była rozmowa Adriana Bartosińskiego z Marianem i nagle tam Saladin tak podszedł, zagaił sobie do nich. A nie, Świetny to chyba był na ten fragment. nie widziałam tego. Na pewno jest to na, na Instagramie KSW. Jak oni sobie gadają we dwójkę i nagle Saladin taki uśmiechnięty zachodzi tam Mariana, zbija z nimi wszystkimi piątka, piątki i, i oni tacy speszeni. Marian tak się speszył i tak się... Uśmiechał, uśmiechał i tak mówi, ja tam idę stąd, bo to taka dziwna sytuacja. Polecam obejrzeć, naprawdę. Ja bardzo się ubawiłem na tym fragmencie. Ogólnie mam nadzieję, że do walki Mariana z Saladinem dojdzie. Mam nadzieję, że to będzie na gali w Paryżu. Chyba jakaś klątwa wisi nad tą walką, ale bardzo bym chciał tą walkę zobaczyć. A ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, <laughs> bo już swoje zebrałam, także... Oj, wypowiedzi mogą wywołać tutaj burzę. Nie, no już chyba wszystko jest okej, okay, nie? Poza tym... Wydaje mi się, że wiesz, że, że jednak, mimo wszystko, nawet czasem jakaś taka delikatna podkrętka w tym świecie sportu walki wychodzi na plus. No. Czy znaczy, chyba od tego jesteśmy, żeby zadawać pytania? I też jest bardzo dużo czasami negatywnych komentarzy na temat pytań, które zadajemy. Tylko, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja czegoś nie wiem. Ja wiem więcej <laughs> niż Wy wszyscy możecie sobie wyobrazić. Tylko ja nie robię wywiadu dla siebie, bo gdybym miała zrobić wywiad dla siebie, to ja po prostu mogę zadzwonić do tej czy do tamtej osoby, napisać, spotkać się, umówić na kawę, Urewa, porozmawiać po prostu. I się dowiem więcej, albo po prostu kogoś innego zapytać. I to jest wszystko. Tylko ja robię wywiady dla widzów. I to, że Wy zdajecie sobie z czegoś sprawę, to nie znaczy, że inna osoba, która ogląda to samo na YouTubie, ma o tym pojęcie, prawda? Są ludzie, którzy dopiero wchodzą w ten świat MMA i chcą się dowiedzieć, jak to wygląda. I wywiad po wywiadzie. Nie będą studiować wszystkich wywiadów od początku istnienia kanału In The Cage w tym roku 10 lat. Tylko no, chcą się dowiedzieć, tak? Niektórzy są bardziej wyedukowani, drudzy mniej. Dlatego warto jest zapytać o wszystko. i Dlatego też mi się wydaje, że nasz podcast MMA Lifestyle chcemy również potraktować bardzo, może nie bardzo, ale w jakiejś części edukacyjnie. Mhm. Będzie bardzo wielu specjalistów, ekspertów, no i ludzi oczywiście dookoła środowiska. Będziecie mogli się dowiedzieć, jak wyglądają poszczególne dziedziny MMA od podszewki, bo na wywiadzie przed walką, na wywiadzie po walce z zawodnikiem skupiamy się głównie na tym, co przed walką, jakie emocje po walce. Po to są wywiady po walkach, żeby jakby Troszkę zobrazować te emocje, prawda? Więc ja zadając pytanie, Saladinowi wtedy, i chodziło o to nie o przeanalizowanie, czy i że ja tak uważam, że, że Marian, e, że, że Saladin by sobie spokojnie z Marianem e, poradził, bo ja w tej kwestii, oczywiście, że mam swoje zdanie, ale to nie, pytanie nie było podyktowane moim zdaniem na ten temat, tylko tym, co Saladin ma w głowie i jakie on ma odczucia mhm. na świeżo po tej walce, jakie Jasne. są w nim emocje. Po to są wywiady po walce, wywiady przed walką są też po to, żeby zbadać, jakie emocje ma zawodnik przed pojedynkiem. Tak naprawdę no, wyczuć, tak? Czy bardziej entuzjastycznie, mniej entuzjastycznie. Ludzie też chcą wiedzieć, co u tych zawodników słychać. To nie do końca chodzi o edukację na temat MMA, dlatego jesteśmy teraz my tutaj. Piękna puęta. <laughs> tak. Pięknie, pięknie. Tak, właśnie, tak. Dobrze, bardzo ładnie to wszystko oh powiedziałaś, God. podsumowałaś. Tu mamy aferę już wyjaśnioną, także wszyscy ukontentowani, jak to się mm -hmm. mówi, mam nadzieję. Yy, wracając, KSW90, i potem myślę kilka Aha, słów czy, czy o Aha, czy coś mam Epic. do wyróżnienia. Mm -hmm. Oglądałam tą galę przed ekranem telewizora. Ja bardzo lubię oglądać ze znajomymi w domu gale MMA. I bardzo często też mam taki nawyk, że nie oglądam telewizji, ale jeśli już włączam telewizor, to jest to zawsze. To będzie jaka mała reklama, może Polsat Sport Fight, bo tam po prostu lecą... Gale często są tak, powtarzane. Tak, i w ciągu dnia jakieś stare Babilony, stare mm -hmm. Feny, to ja bardzo często oglądam. No tak, tak, przy okazji gotowania czy, okay. czy jakieś tam aktywności to mi się zdarza, to jest jedyne. Co chciałam powiedzieć? Aha, nie wiem. Okej, okay, KSW 90. A ja oglądam przed telewizorem. Punkty. Tak. Oglądałam przed, przed telewizorem. Nie było mnie na gali. Ekipa z Warszawy, e, żyjąca w Warszawie była, wszyscy na miejscu, nie było potrzeby przyjeżdżania, a ty oglądałeś. E, właśnie tu jest zawsze minus mojej pracy taki, że no, najczęściej u mnie eventy też odbywają się w weekendy, więc kiedy gala jakby jest transmitowana w czasie rzeczywistym, no to po prostu jestem w pracy, więc tylko sobie śledzę wyniki, jeżeli w ogóle mm. mam możliwość ku temu. E, oczywiście. Puszczam sobie czasem też kuponik, żeby było więcej mm -hmm. emocji, e, więc obejrzałem dopiero z odtworzenia następnego dnia na spokojnie, jak odespałem pracę. E, więc to jest jakby niestety minus e, mojej pracy, że czasem te, te gale chciałbym obejrzeć, bo to są zupełnie inne emocje. Zwłaszcza jak właśnie puszczę kupon i sobie okay. czekam na wyniki. To, to są zupełnie inne emocje, jak już wiesz, co się wydarzyło w pojedynku, znasz jego wynik, jak oglądasz następnego dnia. Ale tak, obejrzałem. Może nie całą od deski do deski, ale takie właśnie powiedzmy punkty, niektóre sobie wynotowałem, które zrobiły na mnie wrażenie lepsze lub gorsze. Więc tak, tak, miałem okazję, miałem okazję obejrzeć. Dobra, tak, już jestem przy głosie, to od mm. razu powiem wszystko swoje, co miałem tutaj do, do powiedzenia po tej gali. Więc oczywiście Ewelina Woźniak to była taka moja notatka, jeżeli chodzi właśnie o pojedynek, który uważam, że wzbudził dużo emocji. Nagrodzona też bonusem za poddanie. Jestem ciekawy dalszych kroków, jakie będzie Wojsław podejmował, jeżeli chodzi o budowanie Eweliny Woźniak w KSW. Czy to będzie już Maria Silva i pas? bo wiesz, ten legendarny pas, który może, mamy nadzieję, powróci. Tutaj Mariusz jest dużym entuzjastą tego i ja też się pod tym podpisuję, też bym ch chyba chciał, żeby ten pas powrócił do stawki, żeby jednak faktycznie, e, no kurczę, każda, każda e, kategoria wagowa ma swój pas i uważam, że, że u pań też ten pas powinien być, on powinien być w obiegu, więc mogę być takim kolejnym głosem, który tutaj wesprze starania Mariusza o to, żeby, żeby na Wojsławie tą presję o pas wywrzeć. E, także, także tutaj zdecydowanie się pod tym pod podpiszę. Jestem ciekawy, czy dojdzie, to rozmawialiśmy chwilę przed podcastem, do rewanżu na przykład Anity Bekus z Eweliną Woźniak w KSW, to też jestem ogólnie ciekawy takiego zestawienia. Z rzeczy, które sobie wynotowałem, jeżeli chodzi o KSW 90, no też nie ma co się pastwić, ale no fatalna dyspozycja Bartka Fabińskiego w tej walce, ląduje na liście Może najszybszych nokautów. Ja się będę odnosić do tego, co mówisz. Śmiało, zróbmy tak. To zanim przejdziemy do Bartka, to chciałam tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że Anita nie będzie zestawiona z, z Eweliną, ze względu na to, że ona ostatnią walkę z Sylwą przegrała. No tak, a Ewelina jest po I po prostu myślę, że się będzie musiała odbudować, no ale że już jesteśmy bardziej u schyłku. Jeżeli niż chodzi o opas, mm -hmm. Tak, e, z Mariuszem Olkiewiczem praktycznie jedyne, w czym się zgadzamy, to zamiłowanie do żeńskiego MMA. <grym> także pozdrawiam serdecznie. E, Mariuszka, no. Mm, tak, to chciałam chyba tylko powiedzieć. Okej. Okay. Coś do. Walki Aha, bo powiedziałeś, Bartek, Fabińskiego. że fatalna dyspozycja. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to. Jak tego nie nazwała dyspozycją? Bo my znaczy, nie wiemy tak. Ale nie wiemy, co się stało tak naprawdę. Jaka była Zobaczyliśmy jaka ta 12 sekund, w których Bartek myślę, że zaskoczył wszystkich nie w ten sposób, jaki oczekiwaliśmy. Eee, I jest mi po prostu go szkoda. No przykro mi, że ta walka tak się potoczyła, bo. No ma teraz no gorzką pigułkę do, do, do przełknięcia. W życiu to są chwile, chwile. Ach, to prawda, natomiast... I też są tylko chwile. I ta chwila, te 12 sekund, no, no nie była najlepsza i, i, i szkoda po prostu, bo to co-main event gali, Bartek skoczył tutaj na zastępstwo Zaradka Paczuskiego. Fani gdzieś tam domagali się jego angażu do, do KSW i chyba właśnie nie tego, nie tego wszyscy oczekiwaliśmy. Po prostu szkoda mi go jako fajtera, no bo wiesz, no. Znaczy wiesz, ciężki ma teraz mi jest moment. Szkoda jako fajtera, dlatego że oni sobie muszą zdawać z tego sprawę, że tak wygląda ten sport, że tam trzeba być od pierwszej do ostatniej sekundy skupionym, co nawet pokazuje walka Rafała Haratyka na Aresie. Tak, tak, zdecydowanie. E Dokładnie rok temu, w styczniu, była ta, ta walka o pas. Gdzie to no, też scenariusz, dominowa, którego nigdy nie przewidzieliśmy. Ale to, to jest też piękno tego sportu, którym się interesujemy, że tu faktycznie jakby mhm. y, wszystko w każdej chwili się może wydarzyć. Tak, naprawdę. więc y, nie jest mi go szkoda jako fajter, ale jest mi go szkoda jako y, człowieka, bo jednak był u siebie w Warszawie. Było też bardzo dużo kibiców, też bardzo duża presja na nim była. Wszyscy tak. na niego liczyli. Szedł na zastępstwo, za zawodnika, któremu tak naprawdę. Pomagał przygotowaniach szkolenia. rękę, no tak? tak okay. kontuzia, bo mówisz. to chyba było oficjalnie powiedziane mm -hmm. już, już mi się myli, co jest oficjalne, a co nieoficjalne momentami. Także no jakby tyle rzeczy się zebrało że jest mi po prostu przykro, że, że tyle naraz no tak, dotknęło oczywiście. jedną osobę. No i teraz czas się z tym zmierzyć, prawda? Psychicznie ja wiem, że generalnie fajterzy starają się lub są uchodzić za takich ludzi twardych, tak? no bo jednak ten sport buduje charakter. Ale każdy z nas ma jakąś tam swoją wrażliwość, ambicje, ego, jak zwał tak zwał, w którym musimy się później odnaleźć i, i zmierzyć z tym, prawda? Bo no właśnie. to, co zobaczymy na zewnątrz, to jest zupełnie co innego niż to, co jest w środku. Dlatego jest mi go szkoda jako człowieka, bo jako fajtera to ja jestem przekonana, że on wróci do klatki szybciej niż później. Tak się też podobno leczy traumy lub, no może nie traumy, ale jak masz na przykład wypadek samochodowy, to też lepiej od razu się za kółko. Tak, to też do, do uważam, że, że w sporcie tutaj to też jest ważny aspekt. Także ja bym zobaczyła Bartka jak najszybciej, żeby po prostu się odbudował. Głupi błąd, nie wiem, dekoncentracja, być no, może nie wiemy, wiele. co się stało. Nie ma, nie ma cały czas jeszcze żadnego komentarza ani ze strony managementu od Artura, ani, ani ze strony Bartka, więc może z czasem pewnie się tego dowiemy. Może przy okazji kolejnego pojedynku. Kto Myślę, wie. że przy okazji kolejnej galiny, której będzie występował jak się zawodnik, tak? Może Pewnie tak. Pewnie będzie. Nie wiem, czy na Babilonie jest ktoś ze skry. Nie hmm. wiem, niestety. No, no zobaczymy w sobotę. Tak, Być może tak, w sobotę jako tak. pierwsi, szanowni oh państwo, God. poznamy jakieś, <laughs> jakieś tutaj przycieki i informacje. Mm -hmm. y więc cóż, no nie pozostaje nic innego jak życzyć Bartkowi, żeby się pozbierał Jasne. po tej całej sytuacji i powrócił. Aczkolwiek myślisz, że gdyby na przykład inny zawodnik, nie Bartek Fabiński, y w swoim debiucie dla KSW tak się zaprezentował, to dostałby jeszcze szansę od federacji, czy raczej by federacja się z nim pożegnała? I myślę, że to są bardzo indywidualne ustalenia. Bo zauważ, że jeżeli zawodnik wpadał na zastępstwo za jakiegoś innego zawodnika, to zazwyczaj, to zazwyczaj jeszcze okay, Miał taką umowę z Wojsławem, czy z kimś innym, z kim podpisywał kontrakt, że, że jeszcze jedna walka, jeszcze trzy, jeszcze dwa. Nie wiem, ale myślę, że generalnie. Często Wojsław mówi, że zależy to od tego, jak zawodnik się zaprezentował. Więc często było też tak, że ktoś wpadał na zastępstwo, zaprezentował się całkiem nieźle, i nawet pomimo tego, że przegrał, to wygrał tą szansę podobnego zaprezentowania się w klatce KSW. No tutaj o takiej sytuacji powiedzieć nie możemy. Natomiast wydaje mi się, że po prostu Bartek jest na tyle. Medialny, rozpoznawalny, pożądany był przez fanów, ze swoją historią też z, z innych federacji, zwłaszcza UFC, że tą szansę na pewno dostanie. W ogóle mi się wydaje, że matchmaking to nie jest wcale taka prosta sprawa, co przybliżymy Państwu w naszym podcaście MMA Lifestyle, bo na pewno będzie odcinek poświęcony matchmakerom. To muszę ci przyznać, że na ten odcinek chyba mega czekam. Bardzo chciałbym poznać te kulisy matchmakingu. Bardzo mnie to okay. interesuje. Eee, I też będzie naprawdę fantastyczny gość. <noise> eee, także stay tuned. Eee, w każdym razie chciałam powiedzieć, że to nie jest taka prosta sprawa i na, na cały matchmaking musi się złożyć bardzo wiele czynników. I tak jak w życiu, tak w, w matchmakingu mm, mam wrażenie, że i to jest taki właśnie lifestyle, MMA, że zawsze musisz być w gotowości. Bo nigdy nie wiesz, kiedy, kiedy przyjdzie to twoje 5 minut i że pomimo porażek, pomimo jakichś niedociągnięć, pomimo różnych odwróconych kart losu w naszym życiu, trzeba zawsze mieć tą nadzieję, wiarę i... A nuż przyjdzie taki moment. No bo, tak jak mówili właśnie przed tą, nie pamiętam kto, oglądam tych programów bardzo dużo, dlatego też nie chcę wymieniać, żeby nie pomylić po prostu, że tak naprawdę to i Bartek, i Piotr Wawrzyniak, oni gdzieś byli w rozmowach brani pod uwagę, jeżeli chodzi o wzmocnienie kategorii w KSW. No i widzisz. E, a nuż, Gdyby Piotr Wawrzyniak nie poszedł do oktagonu, bo był taki temat podjęty, mm -hmm. to być może Bart, to może zamiast Bartka Fabińskiego on był byłby. On. Ale widzisz, tak się potoczył los, że ktoś tu wypadł i Piotrek zdobywa pas oktagonu. Serdeczne gratulacje. Bardzo duże osiągnięcie. Tak bardzo jest. dobra walka. A Bartek wstępuje za swojego de facto podopiecznego. No tak, tak. To prawda. Mm. Zwłaszcza teraz przy 12 galach KSW. Nie pamiętam, gdzie, gdzie takie hasło widziałem, ale też mi gdzieś mignęło, że Odkąd jest 12 gal KSW, to właściwie każdy, kto ćwiczy MMA gdzieś już tak na poważnie, musi mieć ten telefon włączony i wiesz, dzwonki <laughs> podgłoszone, bo nigdy nie wiadomo, mm -hmm. kiedy telefon Wojsława do niego zadzwoni. Mm -hmm. nie? Więc to tak pół żartem, pół serii, oczywiście. Ale wydaje mi się, że to pole jakby pokazania się na, na macie KSW jest teraz dużo większe. No jasne, nawet Jacek Gać yy, Sieksa, no też dostał tak naprawdę po dwóch zawodowych pojedynkach szansę w KSW, gdzie kiedyś to było nie do pomyślenia. prawda? No tak, tak, tak. I też przegrał swój pierwszy pojedynek, ale de facto pojedynek był bardzo dobry. Też jest duża publika za nim stoi. E, był się w radomiu e, także w listopadzie, mhm. także no nie wystąpił Super tutaj. No moim zdaniem, najlepsza w Świetna. zeszłym roku. Świetna. E, także to, to wszystko się może zdarzyć, myślę, że Bartek dostaje jeszcze szansę. Tylko już nie wiem, czy u siebie. Chłopaki chyba na wiwi sekcji mówili, że Fabiński materla. Nie? A ale dlaczego tak? W sensie, że pomysł, z kim Bartka zestawić. O nie. nie. A ja myślę, że ja bym obejrzał. Ale to w ogóle... Nie klejci się. Ale po, po co? No właśnie. Bartek Fabiński no w ileś tam sekund przegrywa swój debiut w KSW. Michał Materla, pomimo przegranej z Pawłem Pawlakiem, zaprezentował się naprawdę fenomenalnie. Prawda? Myślę, że chyba yy, e... zamknął usta większości swoich, swoich antyfanów, jeżeli chodzi o to, że... Wiesz, że naprawdę ten pojedynek był do wygrania. Pięć rund wytrzymać na tempie z Pawłem Pawlakiem. Wiesz, yy... Też, patrząc na to, jaką on ma drugie za sobą już, to są lata doświadczenia, to, to ciało też się eksploatuje. Ja nie wypominam wieku, tylko po prostu. Tak? No sam wiesz, że dolegliwości różnego rodzaju z wiekiem po prostu są intensywniejsze. Zdecydowanie, ale wydaje mi się, że, że akurat Michał mógłby powiedzieć, że ten ostatni miniony rok to był dla niego dobry rok, mimo wszystko. Świetny, nie wygrał tego pasa, okej, okay, ale dał walkę równą z, z Pawłem. W Narodowy? Sensie... I, I sytuacja na Narodowym, mm -hmm. jeżeli chodzi właśnie o, o, o nokaut na, na Radku, czego też nikt się nie spodziewał. E, później walka z Pawłem, gdzie no dał radę, wytrzymał te wszystkie rundy. I to nie tak, że wytrzymał, że po prostu był obijany przez pięć rund i, i, i tyle. E, więc no, myślę, że to był dla niego dobry rok. Jeżeli tak, chodzi ale dla mnie o... zestawienie Bartka Fabińskiego i Michała to jest jakieś alogiczne zestawienie, bo ja nie rozumiem... Nie? Z jakiego tytułu Bartek Fabiński miałby dostać taki prezent w postaci pojedynku z legendą Michałem Materlą, który bił się przed sekundą o pas. No i tak naprawdę Paweł Pawłak też oddawał duży szacunek, tak? no bo to mm -hmm. jest legenda Michał Materla, a Bartek Fabiński po. Okej, okay, no drabinkowo to faktycznie. Ale nie, nie ma drabinkowo, sensu. ale po powrocie do MMA, stoczył tak naprawdę jeden pojedynek na strefie i wygrał e, z Kacperem Karskim, ale. No, teraz zaprezentował się, nie zaprezentował się umów. My się nie będziemy leży, kopać leżącego, to nie o to chodzi, tak? Ale no nie. A ty masz jakiś pomysł na zestawienie dla barka? Tak coś ci przychodzi do głowy? Jeżeli nie, to, to lecimy dalej. Ale tak po prostu pomyślałem, że zapytam w takim wypadku, czy ty masz jakiś pomysł? Czy raczej musiałby to być ktoś spoza organizacji? Czy raczej teraz jakby poprzeczka musiałaby być ja postawiona bym, Ja bym zobaczyła Bartka niżej. na przykład z Albertem, ale wiem, że to się nie wydarzy, tak? No też mi się wydaje, że chyba Albert teraz inną ścieżką jakby podąża. Znaczy mm, oczywiście zobaczymy, jak się potoczy walka z ja Dominikiem, ale... Że ja generalnie z zawodnikami na tym poziomie plasowała Bartka Fabińskiego. Poza tym oni z Albertem chyba trenują tak, też Tak, wspólnie. dlatego to nie mówię, nie ma że, że to się nie wydarzy, ale, ale jeśli miałabym w ten sposób... No, Myślę, że to nie jest prosta sprawa. Zresztą nie wiemy, w jakiej dyspozycji, jakie plany ma też tak? Bartek Fabiński. No, ale uważam, że, że z Michałem Materlą to. To nie. Ale no nawet e, tak na logikę. Czy Michał Materla zgodziłby się na pojedynek, gdzie przed chwilą był się opas z gościem, który. Przegrał przed sekundą w taki sposób? Myślę, że nie byłoby to postrzegane, jeżeli chodzi o pryzmat tego pojedynku, tylko bardziej chyba ogólnie postaci Bartka i jego dorobku. Że bardziej po prostu. No myślę, że Bartek jakby jest ale szanowaną jest... postacią. Dobrze, I pomimo ale... tego, że myślę, że to można spokojnie nazwać, że to był po prostu no, wypadek przy pracy, jak to się mówi, ale myślę, że to nie przekreśla jakby jego, jego dorobku dotychczasowego. Tak, ale z całym szacunkiem nie jest ani legendą, ani. E, nie, nie wiem, czy był mistrzem jakiejkolwiek organizacji. Że jeszcze to nie jest, nie jest czas na to. A być może w ogóle nigdy nie będzie. Ja takiego myślę, czasu. że takie pojedynki jak Michał, e, z Michałem Materlą, Ahmedem Kalidowem, Mariuszem Pudzianowskim i takimi koniami pociągowymi całego KSW, osobami, dzięki którym ta federacja i MMA w Polsce. Zostało tak bardzo mocno spopularyzowane, to naprawdę zasługują wybitne jednostki. Już tym bardziej, jeżeli Mamet, Mariusz i Michał są usyłku swojej kariery, także. Okay. No, tak Czyli to say, jeszcze a nie, nie, Philips, nie czas na to z Tomkiem to w jakim kontekście mówi, że stylowo, tak? Czy... Po prostu, że, że to byłoby dobre zestawienie. Nie chcę teraz przekręcić, bo jakby mm -hmm. nie chcę tutaj, wiesz, jakby cytować i wiem, że taki okay. pomysł wow. spadł. Mm -hmm. e... No i wydał mi się intrygujący mi beznadziejny. A sobie się nie podoba. No dobrze. KSW 90. To wracamy w takim wypadku z tym tematem. Dobrze. A my go nie skończyliśmy. To nie Ja po prostu chciałem sobie hmm. tak powiedzieć. No dobrze. To jeszcze, co z gali KSW tobie utkwiło w pamięci? No tak jak zaskoczeniem był Bartek Fabiński, tak. Ramzan Rzymbijew. Zdecydowanie. Ale powiem ci, że w sumie tam się nawet cieszę, że tak się skończyła ta walka, bo ta technika to jest. Jedna z moich koronnych technik <laughs> balasdow. <Czyli laughs> więc tutaj... e, trzeba być. E, przyznam szczerze, że e, wcale nie jest taka prosta. Mm -hmm. Z doświadczenia wiem, do wyciągnięcia e, komukolwiek, tym bardziej właśnie w, w, tych, w, w tej formule bez Kimon, mm, bo jednak jest ślisko, ale to był początek walki, więc oni nie byli już tacy spoceni. Więc myślę, że dlatego też mu się udała ta technika, a pomijając to, no to też się kiepsko bronił Ramzan Rzębijew i to tak e, trochę poddaje pod wątpliwość w moim mniemaniu jego osobę w MMA. No jestem ciekawy, jak teraz potoczą się jego losy, bo komentarze jakby są różne i podłużne, jeżeli chodzi o, o, o wynik tej walki. Jedni oczywiście też mówią ponownie, że wypadek przy pracy, inni właśnie, że hype train został wykolejony, że balonik pękł i tak dalej, i tak dalej, no słuchaj, to, że Rzębijew pojawi się na gali we Francji, to myślę, że jest pewne. Myślę, że tam się tak, tak. przekonamy tak naprawdę, gdzie jego poprzeczka będzie zawieszona. Ramos sprawia ogromną niespodziankę, zaskakuje wszystkich. No i jestem ciekawy, no bo tak naprawdę znowu niewiele zobaczyliśmy, nadal niewiele wiemy o nim jako o zawodniku. I jest takim nowym, wiesz, nową, nową postacią na, na tej planszy. I... Obydwa są tak naprawdę. No tak, ale wydaje mi się, że rzębiewa no, już widzieliśmy, jeżeli chodzi o, o, o klatkę KSW. A tutaj Ramos jakby totalnie zaskakuje i pojawia się właśnie jako ta nowa postać. I po tych kilku sekundach, jeżeli ktoś miałby się przygotowywać do, do walki z nim, sądząc tylko po jego, powiedzmy, ostatniej walce, no to niewiele ma materiału do, do analizy. Nadal jest, jest, jest jakąś tam niewiadomą, jest kimś ciekawym, kimś nowym. Czy znaczy, wiesz, tak samo jak o tym, że Ramzan się nie umiał? Znaczy, nie wiem, czy nie umiał, czy po prostu. No właśnie, nie wiemy, jak, jak tu się tutaj wiesz, co zadziało eee, no Bo generalnie nie chodziło... powinien był się z tą balami. Czy go zlekceważył? Prostować. Tym bardziej na początku walki, kiedy tylko raczej się. Tak samo jak jest duszenie trójkątne, e, nogami z góry, znaczy, ktoś jest duszony z góry, a z dołu ktoś dusi, no to też no, nie prostujesz się, tylko raczej się wpychasz w tą osobę. I to są takie podstawy, mam wrażenie, wychodzenia z pozycji. A w MMA chyba chodzi o techniki kończącej wyjścia generalnie w jiu-jitsu, tak mi się wydaje. No to też o właśnie przeciwniku Ramzana też bardzo dużo to mówi. No bo kto wskakuje do gardy? Wemma. No tak, no tak. Ale chodzi mi o to, że. To też taki. Nadal daję pod wątpliwość to, że on już w przyszłości nic więcej spektakularniejszego nie pokaże. No jestem ciekawy. Jestem ciekawy, jak się potoczą tutaj losy obu panów. Jestem ciekawy, właśnie co Wojsła dla nich wymyśli, ale myślę, że właśnie, żeby to <laughs> Może rewanż? Pewniak w na, na Paryż. Paryżu. Nie, myślę, że nie. Dlaczego nie? Myślę, że to będzie jakiś inny pomysł. A ja myślę, że właśnie może być rewanż. Naprawdę? Myślę, A że już, już będzie rewanż? A dlaczego nie? To już to nic tak już. Nie, mi się wydaje, że... Luty, chyba... marzec, no to masz 8 pełnych tygodni, przykład, spokojnie, Mi się wydaje, not? że Rzębiew będzie jednak prowadzony bardziej bezpiecznie. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, Zwłaszcza że pod tutaj naprawdę y... trzeba uważać, czego sobie człowiek życzy. Chciał wymagającego przeciwnika, a to dostał. No, no właśnie, to jest teraz Nie, śmieję się, to. Śmieje się oczywiście. E, to jest właśnie teraz Aha. to, że, e, cóż, miała Naprawdę. być wysoka poprzeczka, mhm. i nagle jest mały ząg. Tak. No i teraz trzeba się zastanowić, co dalej. Wydaje mi się, że będzie prowadzony bezpiecznie. Mhm. To jest takie moje podejrzenie, ale zobaczymy, czas tak. pokaże. E, dobrze, czy coś jeszcze z tej gali Twoim zdaniem utkwiło Ci w pamięci? Wspominałaś, jak rozmawialiśmy na ofie odnośnie walki Damiana Stasiaka. Tak, tak, no ten knockout na Damianie Stasiaku, oczywiście gratulacje dla Adama Soldajewa i tutaj są też lekkie kontrowersje, ja też jakiś wywiad oglądałam z Damianem dzisiaj, wczoraj słuchałam bardziej niż oglądałam i to na jakimś tam kanale nie pamiętam. W każdym razie tak, też miałam wątpliwości co do tego przerwania, aczkolwiek wszyscy widzieliśmy jak to wyglądało i sędzia ma prawo do takiego przerwania. A też nawet sam trener. Ponoć Damiana Dawid Pepłowski powiedział, że w porządku było to przerwanie. Damian powiedział, że nie ma pretensji do sędziego, ale mógł mu dać jeszcze tam chwilę czasu. Mm -hmm. I od razu mi się przypomina sytuacja z gali striking, jak ostatnio byliśmy z Jakubem okay. na gali i tam Tomek Serera w walce wieczoru, no, leżał na tych linach naprawdę spektakularnie i to też się odbiło dosyć dużym echem w środowisku. Bardzo szeroko było to komentowane, mm -hmm. tak, Nie tak, wiem, tak, czy tak. oglądałeś wywiad z Tomkiem? Mm, oglądałem twój wywiad z mm -hmm. Tomaszem. Um, oglądałem też ten moment mm -hmm. nokautu, no, bo on jakby lata no i co ty wszędzie. myślisz na ten temat? Na początku, jak obejrzałem po raz pierwszy, mm, kiedy tak po prostu zobaczyłem to, to okay. na gorąco, to mówię, kurczę, faktycznie wydawało mi się tak samo jak komentatorom, że to jest już nokaut, że Tomek nie stanie. Zwłaszcza, że on tam praktycznie padł na twarz. Niemalże właściwie twarzą do, do, do przodu. E, więc wydawało mi się. I na żywo że wyglądało to jeszcze bardziej brutalnie, niż rzeczywiście. Wydawało niż w mi się, telewizji. że sędzia miał pełne prawo, żeby ten pojedynek przerwać i ogłosić po prostu knockout, ale tego nie zrobił. I faktycznie wydaje mi się, że to liczenie no, było dość długie. Później dopiero zaczęły do mnie docierać te głosy, analizy i tak dalej, że faktycznie wedle zasad, dopóki przeciwnik Tomka nie pójdzie do neutralnego narożnika, to sędzia nie powinien rozpoczynać liczenia. Nie wiem... Finalnie wyglądało to tak, że Tomek jakby miał ten czas na to, żeby dojść do siebie. W wywiadzie też z tobą mówił, że wypluł tę szczękę, żeby tam te kilka sekund jeszcze, jeszcze gdzieś złowić dodatkowych dla, dla siebie, żeby ochłonąć. Pojedynek wygrywa. Nie widziałem całego pojedynku, więc jakby nie jestem tutaj uprawniony, żeby się wypowiedzieć, bo nie widziałem całości pojedynku, widziałem tylko ten moment nokautowy i znam finalny werdykt, że w rundzie dogrywkowej, że po rundzie dogrywkowej całą walkę zwycięża Tomek. Więc ty byłaś na miejscu, więc chętnie poznam Twoją optykę. Mm. To znaczy. Mm, no. Kurczę. Ja bym nie dała rundy dogrywkowej. Dla okay. mnie po tym no, knockdownie teraz tak. No bo nie możemy tego. No tak. To teraz knockdown. możemy powiedzieć, że to był knockdown. Dla mnie wygrał mógł to przeciwnik. być knockout i mógł to być koniec walki. No tak, też mi się wydaje. I też były takie głosy. Mianowicie, że jakby no nikt nie liczy z zegarkiem w ręku, czy tam, nie spotkaliśmy się na żadnej gali. No ale ja, ja się spotkałam. Że z zegarkiem ktoś liczył, czy? Przecież sędziowie mają stopery. No mają. To, to jakby. Mm, i oni ich używają. Ale że sędzia ringowy wewnątrz ringu ma stoper i odlicza? No nie, odlicza? sędziowie punktowi sędziowie tam nie punktowi, wiem i tak to dalej. To tak. Mhm. No okej, okay, no, ale ktoś daje znać sędziemu ringowym. Przecież jest jakaś forma komunikacji pomiędzy sędzią ringowym, a, a sędzią y, głównym w, w ringu czy w klatce, tak? Wiesz co, ja nawet jak widzę na naszych galach, zazwyczaj jest tak, że czy, czy Piotrek, czy Przemek, y, którzy sędziują, odsyłają faktycznie do neutralnego narożnika, ale rozpoczynają to liczenie. Znam raz, dwa... Czy tam sprawdzają, czy faktycznie jestem neutralny na narożniku? No tak, właśnie. Natomiast wydaje to już mi się, że odsyłasz w miarę, i zaczynasz liczyć. No tak, że właśnie odsyłasz i, i rozpoczynasz liczenie. A tutaj było tak, że sędzia rozpoczął liczenie dopiero w momencie, kiedy y, widział realnie, że zawodnik idzie do tego narożnika. Więc nie, nie jestem na tyle specjalistą, żeby ocenić, czy to było słusznie, zgodnie z literą, że tak powiem, prawa sędziowskiego, czy nie. Ale no, budzi mieszane uczucia. Budzi mieszane uczucia, jak dla mnie ta walka mogła się skończyć w tamtym momencie i, i to mógł być knockout. Nie? No, Ale to mówię, tak nie oglądając jakby całości pojedynku, zaznaczam, żeby tutaj nikt mnie za słówko nie łapał. Mówię tylko o tym, że ten knockout wyglądał, knockdown wyglądał naprawdę mocno, źle, brutalnie i, i no. Proszę Tomy. Państwa, gdyby to było MMA, to już by to walka... byłby koniec. Byłby koniec. To byłby tak. koniec. To, to, to nie mam żadnych um, wątpliwości właśnie w takiej sytuacji. Nie? Tak, tak. I dlatego też. E... Lubię Tomka Caserare. Budzi moją sympatię. Podziwiam za te wojny, które, które jakby mm -hmm. przechodzi w ringu. Słyszałem w wywiadzie, jak mówił, że jego bliscy woleliby, żeby ich nie przechodził w ten sposób, no, ale tak wyglądają się. jego walki. Mm -hmm. Trzeba przyznać, że jest to spektakularne. Ogląda się tą bardzo dobrze. E, aczkolwiek ta konkretna sytuacja, jeżeli mówimy o tym konkretnym wycinku wideo, który obejrzałem, e, to dla mnie mógł to być koniec. W MMA pewnie byłby to koniec. Jasne. Co tam mamy dalej? E, dalej, moja droga, a to jeszcze cię zapytam, a jak jesteśmy tutaj przy, przy Striking i, i osobie Tomka, to też się gdzieś łączy z bohaterem galii KSW90 z Arkiem Wrzoskiem. W wywiadzie z Tobą bodajże, jeżeli nie przekręcam słów, Tomek powiedział, że byłby gotowy na walkę z Arkiem Wrzoskiem nawet jutro. Ehm, tak, tak, to tak prawda. Tak. A ja tak przez chwilę nie wiedziałam o co mu chodzi, czy co, jutro jest walka. Że, że... w każdej chwili byłby gotowy tak, na tak, podjęcie tak. walki. On tak to zdecydowanym e... głosem powiedział, że ja w pewnym. tak wtedy sobie pomyślałam, jak jutro. Wydaje mi się, że chyba między panami cały czas jakaś taka mała, delikatna zadra jest. Niby wszystko wyjaśnione, bo tam była taka historia po, po walce, że Tomek tam dość niefortunnych takich wywiadów udzielił, jeżeli chodzi o tą walkę, którą miał z Arkiem Wrzoskiem, o werdykt tej, tej, tejże walki. Natomiast później tam przeprosił za to. Natomiast wydaje mi się, że ta walka wrzosek Sara, Sara 2 wisi cały czas gdzieś w powietrzu. Że ta walka wydaje mi się, że się zmaterializuje. Czy to będzie na gali MMA? Raczej wątpię. Może bardziej właśnie na jakiejś gali K1. Natomiast wydaje właśnie... mi się, że dojdzie do tego pojedynku kiedyś. Nie? Że nie? To znaczy, jak właśnie Tomek zasugerował, że jutro, jutro jestem gotowy. To przez moment nawet przyszła mi taka myśl, że. KSW Epic? Epic, zobaczymy jak pójdzie w jeśli, Też taką myśl. E, Ale mm, wydaje mi się, że Arek jest już skupiony na MMA. Po co mu to? Po co mu walka z Tomkiem Sararą w K1? Wydaje mi się, że ona bardziej jest potrzebna Tomkowi, żeby trochę takie ambicje swoje zaspokoić po tamtym pojedynku. Ehm... Ale Arek nie jest od zaspokajenia Tomka potrzy. No tak, tak, tak. Mówię jak <laughs> no. to widzę ogólnie. A tak mi się wydaje, że, że to yy, może to być taka motywacja. Mhm. Yy, czy byłaby to widowiskowa walka? Pewnie tak. Yy, czy ludzie chcieliby ją obejrzeć? No właśnie, to nie, jest myślę, dobre że pytanie. Ludzie, ludzie mogliby chcieć, chociaż była wydaje mi się, część mm. odbiorców, jak sobie śledziłem, feedback po, po ich poprzednim pojedynku i tych wywiadów Tomka, że, że właśnie że już nie powinno dojść do tej walki, że Tomek już powinien sobie dać spokój tutaj, jeżeli chodzi o ten rozdział z Arkiem, zamknąć i jakby mieć już, to, mieć, już to, mieć już to za sobą. Też pomyślałem o Gali KSW Epic, ale chyba, chyba, chyba to się tam nie wydarzy. Wydaje mi się, że nie. Dlatego, że Arkowi w ogóle kompletnie nie jest do niczego potrzebna taka walka z Tomkiem Sararą, skoro już raz z nim wygrał. To jest walka, byłaby dedykowana, bym powiedziała, Tomkowi i ewentualnie publiczności, ale czy walka Tomka Sarary czy i Arka Wrzoska podbiłaby publikę na KSW Epic? Nie wiem, ale teraz w pełni pomysł do głowy, że może by podbiła, bo w zasadzie, no, Arek jest z Warszawy, tak. A nie, to są Gliwice. Gliwice Ojej. Gala jest w Gliwicach. A to nie a kurczę. Wydaje mi się, że jeżeli Śląsk, Tomka, rejony. Wydaje mi się, że ta walka, jeżeli już miałaby się odbyć na KSW, to KSW Epic w formule K1 na małe rękawice, najchętniej. Bo też mi się wydawało, o, nie wiem, czemu, małe że, rękawice byłoby że Gala Strike King w ogóle w założeniu miała być K1 w, miały, w małych rękawicach, ale się okazało, że chyba ale ona chodzi była O, o mniejszej rękawice do, do kickboxingu. 8 uncji chyba? Okej, okay. ja wyobrażałem sobie, że to będzie. w kickboxingu jest 10 chyba, tak? Ja sobie wyobrażałem, że to będzie gala w rękawicach do MMA. Po prostu tak, tak sobie to wyobraziłem, tak mi się wydawało. Natomiast, natomiast potem się troszkę zaskoczyłem no i tak, skoro o KSW Epic mowa, raczej walki Arka z Tomkiem na niej na tej gali nie zobaczymy ale yy, walka Mameda z Tomkiem Adamkiem czy ciebie to grzeje czy niekoniecznie o tym dowiesz się ty i państwo w naszym odcinku poświęconym <śmiech> <śmiech> KSW Epic jeszcze będziemy omawiać także. Szerzej. dobrze może wtedy poświęcimy więcej czasu. Czy mnie grzeje? Mamet mnie grzeje, jako mamet. Okay. Ale czy ta walka? Wątpię. Okay. Czy boks? Nie. Ja bym nie chciał, żeby to była taka koleżeńska pykanka. Mm. A to nie będzie koleżeńska? Mam pykanka. nadzieję. Mam nadzieję, mam naprawdę duże nadzieję, że to nie Ale będzie koleżeńska piekanka. Pod... Że panowie wyjdą w nastawieniu, po prostu przeboksujmy i zobaczmy, jak to jest w tej innej formule. Jeżeli chodzi o Mameda, Tomek po prostu jakby zrzuci trochę rdzy i, i zawalczy z zawodnikiem MMA. Chciałbym, żeby oni właśnie wyszli w nastawieniu, że idą tam na pojedynek. Idą sobie dać mocno po głowie, zobaczyć, kto jest lepszy, żeby to było starcie, powiedzmy, charakterów, ego, żeby w tym ringu zawrzało. Chciałbym, żeby to była bardzo fajna wymiana, że jeżeli już jest to walka w boksie, w rękawicach do boksu, nawet tych mniejszych, mm -hmm. to chciałbym, żeby to była zacięta fajna walka, a nie koleżeński sparring dwóch legend. Jeżeli mogę to tak ująć, po prostu. Nie, nie spodziewałem się tego. Ja też bym nie chciał, żeby tak było. Po prostu mówię tak, wiesz, z perspektywy kibica. No, chciałbym... Po zakończeniu tej gali, po zakończeniu tej walki, powiedzieć: Wow, super, ale tutaj w ogóle, panowie, była mega wymiana. Ten miał kryzys, ten miał kryzys, super się to oglądało. Chciałbym po prostu jako fan obejrzeć super widowisko. Nie posądzam ich o to, że po prostu wyjdą sobie popykać. Natomiast no po prostu nie chciałbym, żeby ta walka potoczyła się takim torem. Nie? Chciałbym, żeby była fajna, zacięta, twarda, żeby faktycznie tutaj żałuję, że ta walka nie jest w rękawicach do MMA. Bardzo żałuję, bo po prostu wydaje no mi się, że... Bokserska, no bokserska, to bokserska, No tak. wiem, ale fajnie by się to oglądało. No jednak ten knockout by chyba bardziej wisiał w powietrzu, mi się wydaje. ci, że jeszcze nie analizowałam tego tak bardzo w swojej głowie? Może ze względu na to, że to jest formuła bokserska. Okej, okay, czyli że nie masz takiego tutaj entuzjazmu, jeżeli chodzi o ten pojedynek. Zestawienie jest fajne, jeżeli chodzi o te dwa nazwiska. Może nie do końca formuła jest taka, że idzie mi w parze z... Tymi nazwiskami. W sensie, ja wiem, że Tomek, Box i tak dalej, ale gdyby to było, bierzemy mistrza boksu i mistrza MMA i ścierają się, powiedzmy, w formule bokserskiej, ale właśnie mamy ten element tych małych rękawic do MMA, czyli mamy troszeczkę z formuły jednego, troszeczkę z formuły drugiego, to bym się bardziej cieszył. Ale to tylko moje zdanie. <noise> Jeszcze zdążysz się je wypowiedzieć. Pewnie tak, ale to mówiłem ci, że, że zajrzałem na Wikipedię przed naszym, naszym spotkaniem. Niewiele cały czas jednak wiemy o gali SW Epic, pomimo mm -hmm. tego, że ona jest tak naprawdę, można powiedzieć, już za pasem. Za miesiąc. I nadal wydaje mi się, że kurczę jakoś tak. Mało uwagi jest jej poświęcone, jeżeli chodzi o odkrywanie kolejnych kart. No Słyszeliśmy o różnych tam kontuzjach, sytuacjach, które jakby wykluczyły niektórych zawodników, mm. więc to na pewno nie ułatwia, jeżeli chodzi tutaj o promocję i zestawienie tej, tej karty jakby do, do końca. Mamy turniej, e, mamy walkę tak. w Kimonach, mamy walkę w. w, w K1, dobrze pamiętam. Michał Królik i, i jego przeciwnik. Tak, ale ten przeciwnik to jest naprawdę. mega mocny. persona się okazuje. Oczywiście. Ja nie znałem wcześniej, muszę przyznać. Zrobiłem sobie, powiedzmy, research, mm -hmm. więc jakby też, też byłem ciekawy, kim jest, kim jest ten człowiek, który tutaj skrzyżuje. No tak, tak, tak. tak I to jest, to, w Muay Thai? A to No właśnie Muay Muay nie taj? pamiętam, jaka jest formuła. To, to tu nie chcę kłamać. To być, że będzie Okej. Okay. E, ale jest jeszcze jedna postać w Polsce, Oskar Ziegert, mhm. Siegert, Siegert, przepraszam, jeżeli przekręcam nazwisko, e, Sugarboy, mm, tak ma na Instagramie. Mhm. Poznaliśmy się na gali rewolta w Gdańsku e, i on też toczył swój pojedynek w e, Muay Thai w małych rękawicach. Okay. Tak, e, w tym roku bądź w poprzednim, w poprzednim chyba tak, bo o kurczę, wiesz, mi się wszystko miksuje, ale nie, w poprzednim roku na pewno. I myślałam, że taka postać też by była dobrym zasileniem dla KSW, no ale ten pojedynek jest naprawdę mega mocny. Myślę, że to może być Aha. fajne widowisko i słuchaj, znalazłem tam i teraz nie zastanawiam się, czy to jest jakiś błąd, czy, czy, czy po prostu ktoś, ktoś to wstawił celowo, w każdym razie jest zaznaczone, że odbędzie się na Epic walka Darko Stosica z nieogłoszonym jeszcze rywalem, natomiast przy TBA, przy jego rywalu, jest flaga amerykańska. E, tak. Darko powiedział, że będzie się bił na KSW Epic. Okej. Okay. Ale wiesz, kto może być jego Boxiem. rywalem? Flaga I że amerykańska. Zagraniczny, tak, było, było powiedziane. Czyżby że... to Dafi powracał? Tak, był taki temat poruszony na któryś z czatów. z czatów. jest tyle, że. Tak, ja też już to gdzieś słyszałam. Mhm. Dlatego pewnie jestem fist na Wikipedii, tak? No właśnie, no właśnie. I się zastanawiałem, czy, czy to będzie. A, właśnie wiesz, to bardzo często na topologii są różnego tego typu dziwne rzeczy. W boksie. Hmm, już moment zobaczę. No właśnie tak się zastanawiałem. Zastanawiałem się, zobaczyłem to wczoraj i mówię: "Czy ty będziesz miała jakąś wiedzę na właśnie". Tak tak, obiło mi się o uszy, ale nie wczuwałam się za bardzo w ten temat. To, że Darko wystąpi na Epic i, i to, że to może być potencjalnie formuła bokserska, to, to akurat jest fajna informacja, bo jest to zawodnik, który daje dobre pojedynki. Tak, tak, ale, czasami ale właśnie e... kto będzie jego oponentem? To, to jakby tutaj rozkręciło moją ciekawość, zwłaszcza, że zawodników amerykańskich raczej w KSW już od dawna nie widujemy zbyt wielu. To Duffy ostatnio i, i tyle. Nie pamiętam pod jaką flagą występował Kendall Grove. Hmm. Ale on o, zakończył karierę. Ja wiem, ja wiem, ale po prostu zastanawiałem się, pod jaką… Nie jakąś jaką... jamajską, jakąś brazylijską, coś takiego? Pamiętam. Nie pamiętam, więc jakby też nie chcę tutaj strzelić babola, natomiast, natomiast właśnie tutaj przeciwnik Darko Stosica w, 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 w barwach amerykańskich mnie zaintrygował i zastanawiałem się, czy znasz odpowiedź właśnie na to nie pytanie. Nie znam niestety. No dobrze, trudno. Eee, trudno. Jeszcze troszkę nam zostało do gali KSW Epic, może coraz więcej kart będzie odkrywane, natomiast... Z tego, co słyszałam i of mówił w wywiadzie po gali, że... Że teraz codziennie mają być jakieś eee, nowe ogłoszenia. ogłoszenia. No dobrze, pozostaje nam czekać i sobie jeszcze, myślę o Epic, pogadamy. Ja chyba wpadłem trochę w taką pułapkę, że... Ta nazwa Epic sugerowała mi, że ta gala będzie naprawdę taka epicka. W sensie wyobrażałem sobie same jakby największe działa i największych tuzów w tych pojedynkach. A jakoś tak chyba, chyba jednak to trochę na ten moment jeszcze w mojej opinii, jak to się teraz ładnie mówi, nie dowiozło. Yy, ale nie wiem, czy z tobą rozmawiałam na ten temat, ale chyba z tobą. Yy, jeżeli nie, to wyprowadź mnie z błędu. Yy -y że te gale, twoim zdaniem, to jest jednorazowa gala, tak? Tak, ja A tak. tak, a ja tak, tak, mówiłam, tak, że tak, wydaje tak. mi się, że to będzie jednak cyklicznie, ale cyklicznie co mam na myśli, że to będzie no raz do roku taka gala. Epic, ta, z, ta, z różnym podpicia. mieszaniem yy, styli. Yy, mhm. I ja uważam, Ciekawe. że to jest świetne rozwiązanie dla KSW, dlatego że jakby te 12 gal to jest taka stricte liga MMA. Mm -hmm w której liczą się drabinki, w której liczą się takie czysto sportowe zestawienia. Fighterzy chcą mieć szansę pokazania się dwa, trzy razy do roku. I to jest świetne. A taka gala Epic jest właśnie taką Miejsce galą. na wariactwo. Tak. Okej. Okay. Ale w takim dobrym słowa znaczeniu dobrym, sportowe tak. wariactwo, tak, o to tak, mi tak tak tak, 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 tak. No jestem i ciekawy... I też, że... wiesz, myślę, że można na takiej gali zarobić dobre pieniądze będąc jakimś zawodnikiem. I też biorąc udział w takiej formule jak na przykład kickboxing w małych rękawiczkach, czy, czy na formuła bokserska, tam też mają być jakieś walki grapplingowe, mm -hmm. tak naprawdę ci zawodnicy nic nie tracą, bo oni nie mają wpisanej e, przegranej do rekordu MMA, prawda? No tak. e, więc jakby to nie jest ryzyko ani utraty pasa, ani też tak naprawdę. Nie wiem, jak to jest z tymi kategoriami wagowymi. Właściwie, w jakich kategoriach wagowych to też mogą być jakieś umowne limity, bo walka jest, mówię, niestandardowa. I też ramy czasowe ustalane, że takie to wszystko dookoła jest bardzo elastyczne. Także wydaje mi się, że taka galera z roku będzie. A jeśli nie, to w mojej opinii fajnie by było, gdyby była. Ja się zastanawiałem, właśnie to, to o tym dyskutowaliśmy. Mój pierwotny pomysł był taki, że gala Epic jest tworem stworzonym pod to, że moment chciał się zmierzyć w innej formule z Tomkiem Adamkiem, tak jak została stworzona gala Genesis pod walkę różala z Joshem Barnettem. To była moja pierwsza opinia i moja pierwsza myśl. Ty potem dałaś mi do myślenia jakby swoją opinią, że to może być cykliczne właśnie po to, żeby troszkę Pobawić się jakby tymi stylami walki, faktycznie nawiązać do tej konfrontacji sztuk walki i tak dalej. I tak dalej do Ale też tam zauważ, korzeni. że e, na przykład Borys Mańkowski mając kontuzję, nie pamiętam, pleców kolana, mhm. e, walczył we w frikach w formule bokserskiej. Tak, I on bardzo park. dziękował, bo tak naprawdę jemu to mm, up, Utrzymało, nie wiem, czy płynność finansową, czy cokolwiek, dlatego, że miał kontuzję, która uniemożliwiała mu starty w mieszanych sztukach walki w MMA, a dzięki temu, że Haylik mu zorganizowało, nie wiem, czy to się Heilig nazywało to był chyba fame, ale to. Mniejsza, mniejsza. Mhm. walkę w formule bokserskiej, mógł sobie zarobić pieniądze, zresztą niemałe a być dalej jakby w gazie, tak? Mhm. Mieć jakąś motywację, cel, nie popaść w depresję. No, no naprawdę bardzo dużo pozytywów z tego płynęło w jego stronę i wydaje mi się, że właśnie takim rozwiązaniem dla KSW mogłyby być takie gale, dlatego że, no powiedzmy, byłaby taka kontuzja, powiedzmy, kolana, no to Borys mógłby wystąpić w boksie, mhm. zarobić jakieś pieniądze, utrzymać płynność finansową. Każdy ma różne sytuacje, no, prawda? Oczywiście. A jeżeli on cały czas żyje sportem, no to Trudno, żeby trudził się czymś innym, bo bardzo ciężko jest się skupić i ciągnąć kilka strok za ogon. To myślę, że dla takich zawodników też byłoby to rozwiązanie. To zdecydowanie. No jestem ciekawy, jak się potoczy projekt KSW Epic. Byłoby fajnie, jeżeli faktycznie Tym stałby bardziej, się Tym bardziej, że to kisio. jest pod e, nazwą marką KSW, a Genesis nie było. Tak, tak, tak. To było miał być jakby osobno. osobny twór, tak. Ale tak? to wydaje mi się, że to chyba wtedy jeszcze był jakiś tam konflikt na linii, na linii KSW y, y, Różal, y, który potem został zażegnany, dogadany tak, tak, i tak, w końcu tak. Różal mm -hmm. wystąpił w innej, właśnie widzisz, Różal wystąpił w innej formule na Gali KSW co spotkało się z różnym odbiorem no i wydaje mi się, że gdzieś jakby powiedzmy wypadkową my, albo jakąś my, my. drogą do tego e, finalnie mamy mamy KSW Epic, który no właśnie, no i też gdybałem, czy, czy to jest tak, że żeby znowu nikt nie powiedział, że na gali KSW numerowanej mamy walkę Mameda z Tomkiem Adamkiem w innej formule, tak jak była wtedy na numerowanej gali walka Różala z Erolem Zimmerman, Zimmermanem w, w K1. E, to dlatego jest teraz osobny my, twór, ale jednak Sygnowany jako KSW, natomiast odłam Epic. No ale to dobra, to o tym pewnie więcej pogadamy, jak już karta walk mm -hmm. będzie pełna, albo będziemy pogali, zobaczymy, jak nam się tutaj kalendarzowo to wszystko poukłada. I ostatnia rzecz, jaką mamy jeszcze na dziś do przegadania, nasza sobotnia wycieczka na Babilon, a tam walka wieczoru. Nasz sympatyczny entuzjasta również udzielania się za mikrofonem: Wartek Clark-Kent-Gładkowicz i Sergiusz Zając. Słucham panią, co ciekawego na temat tego pojedynku. Jakie przemyślenia, predykcje, e, czy tutaj przeczucia właśnie po głowie chodzą. O kurde, powiem ci, że. Y... Och, nie wiem. Dlatego, że ja Sergiusza Zająca poznałam z półtora roku temu na gali Carpathian Warriors w Rzeszowie. Byliśmy z Jakubem. No i pozdrawiam całą ekipę oczywiście ze Spartakusa Rzeszów, bo to jest naprawdę mega klub, mega ludzie i tak ciepło zostaliśmy przyjęci, że rzadko kiedy się to zdarza. No i tak naprawdę wiedziałam się o istnieniu sergiusza zająca wtedy. No i ta jego walka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Zaczęłam potem szperać, szperać, szperać i to jest naprawdę koleś bardzo utalentowany. Jest zresztą bardzo, bardzo młody. A on później miał swój... Bo on na tej gali Carpathian Warriors wygrał kontrakt z Babylonem. Okay. Bo tam wtedy można było wygrać kontrakt z Babylonem. No i potem kontynuował swoją... Kontynuuje nadal swoją karierę w Babilonie. No to jest dla mnie jeden z takich większych prospektów w MMA w kategorii 93 jest, no idzie o ogniem piekielnym, on się nie cofa i jest naprawdę bardzo hardy i ja tak myślałam sobie, że on będzie przodował. Bartek też jest bardzo dobrym zawodnikiem, oni są zupełnie innymi zawodnikami i mam wrażenie z charakteru i ze stylu i z warunków fizycznych. Mm. Na papierze Bartek jest tym bardziej doświadczonym, to nie ulega żadnej wątpliwości, natomiast mm. no właśnie, jak to się teraz przełoży na samą walkę? No wiesz, nie, nie chcę używać znowu takich mm -hmm. wiesz, wyświechtanych y, stwierdzeń, że zderzenie doświadczenia z młodością, bo obaj są młodymi kolesiami, mm -hmm. no to jakby nie, nie ma w ogóle tutaj takie powiedzonko racji bytu. Natomiast no trochę jest tak, że, że, że Bartek... Na Bartku może być troszkę większa presja e, właśnie przez to, że, że jest tym bardziej doświadczonym zawodnikiem. E, no i jest to chyba oficjalnie powiedziane, że jest to eliminator do pasa. Wabilano. Tak. Mm -hmm. Tak, że tak. Mi się tak. Ta gdzieś informacja obiła, że to jest chyba oficjalne. Tak, myślę, że tak. Dla obu panów będzie to bardzo trudny pojedynek, tak myślę. Ja nie jestem w stanie przewidzieć. Damian Stasiak wytypował w wywiadzie, że w trzeciej rundzie Bartek podda. Ja typuję tylko tyle, że to na pewno do trzeciej rundy nie dotrwa. Nie I to jest, do hot, to jest mega hot... To jest mega Main Event, jak na Babilon, bardzo, bardzo mocny. Bardzo mocny. No nie, że jak na Babilon, ujmując coś Babilonowi, nie o to mi chodzi, tylko po prostu na takich mniejszych kalach, No, taka walka to rzadkość, no. Fajne zestawienie. I to jeszcze jest taka kategoria wagowa moja ulubiona. Hmm. Znaczy, moja ulubiona to jest 84, jeżeli chodzi o, o oglądanie męskiego MMA. E, taka, gdzie te ciosy bardzo dużo ważą, ale nadal jest to dynamiczne. Tak. I tutaj też myślę, że tak będzie, ale dużo bardziej dynamiczny w mojej opinii jest Sergiusz Zając niż Bartek, ale okay. Bartek jest bardzo dobrym parterowcem, ma bardzo um, inne atuty, które jak dobrze wykorzysta, to jest w stanie wygrać. Ja 50 na 50 tutaj typuję, nie mam okay. swojego faworyta. Kibicuję też obu. Czyli pozostajemy ze względu też na sympatię do Bartka, neutralni w tym pojedynku. Niech wygra lepszy, jak to się mówi, tak. ale obstawiamy oboje zgodnie, że ta walka raczej na dystans nie pójdzie. Jakieś szampany odpalę w tym Rardowie? <grym> Musimy kupić coś po drodze. Zero. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy. Jestem ciekawy. Jestem bardzo ciekawy tego, tego pojedynku. Cóż, życzymy obu jak najlepiej. No i też chyba presja tego, czy presja, no. Na pewno ta informacja, że jest to eliminator do pasa, będzie gdzieś z tyłu głowy obu zawodników. Ciekawy jestem po prostu, jak to się Czy Wydaje mi się, że mm, nie. Że to nie, w głowie nie będzie eliminator do pasa, bo myślę, że... Um... Myślisz, że wyzbędą się takiego myślenia? Może seriusz zająć chciałby mieć ten pas Babilonu, bo on jeszcze się nie bił w takiej federacji jak KSW. No, a Bartek się bił w KSW. Dla Bartka to jest, mam wrażenie, być albo nie być w KSW. Ani jeżeli pas z Babilonu. A nie uważasz, że właśnie Bartek jakby troszkę idąc tropem swoich kolegów z klubu też chciałby być tym, który będzie dzierżył jakiś pas? Yy, ja myślę, że on... Jeżeli chodzi, yy, wiesz, mierzy, no Paweł ba... Pawlak też był mistrzem Babilonu. Myślę, że on mierzy bardzo wysoko i... I chciałby... I myślę, że ten pas Babilonu... Chociaż w sumie... Znaczy ja nie twierdzę, że to jest jego sufit. Ja twierdzę, że on pewnie chciałby go zdobyć, być kolejnym mistrzem w klubie Octopus, zawodnikiem, który posiada pas i wrócić do KSW, pokazać, że on tam zrobi robotę. Tak, ale mi się wydaje, że dla niego ważniejszą stawką jest tutaj pokazanie, czy on y, słusznie był w KSW, czy to było zdecydowanie za wcześnie? No bo jeżeli przegra ten pojedynek, to będzie taki mocny statement, że no jednak na to KSW było za wcześnie, skoro on na Babilonie przegrywa main eventy. Mm -hmm. e, no, tak, tak myślę. Aniżeli to, że on by chciał zawalczyć o pas. Na pewno fajnie byłoby mieć dla niego pas z Babilonu. Dlaczego na nie, pewno nie tak? to byłaby też świetna karta przetargowa bo, przy jego powrocie. Tylko, że do, wiesz, do KSW. to jest jakby takie nieoczywiste w jego przypadku, dlatego że. Jak patrzysz, mama no, Pawlaka też w zasadzie no bo z UFC, potem Babylon, nie, no to okej, okay, ale trochę inne czasy. No tak. A teraz jakby się idzie tak drabinkowo, że masz wiesz, nie wiem Babylon, potem Strife, FEN, tam mniejsza o to i KSW jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o Polskę, prawda? No i tam dalej później są marzenia UFC. No ja nie słyszałam, żeby ktoś marzył o tym, żeby chciał być mistrzem Bellatora, nie słyszałeś jeszcze oh, no w nie. Polsce? No, no ja powiem ci szczerze, nie. że nie. Nawet no. yy, chyba nie mam w swoim kręgu znajomych jakichś takich najbliższych, którzy też się interesują MMA, mhm. ludzi, którzy jakoś śledzą belator, nie? Albo. One albo nie. PFL. No, nie, totalnie, nie? nie. Nie, mam takiej sytuacji, nie, że widzę. zawodnika, chciałbym zostać mistrzem PFL. No, ale słuchaj, nawet nie, ma, nie miałem nigdy takiej sytuacji, że przychodzę, nie wiem, do pracy, jesteśmy po weekendzie gal i, i na przykład, nie wiem, Grzesiek mówi do mnie, o stary, ale ta ostatnia gala Bellatora to była petarda. No, no nie ma takiej rozmowy. No jednak nie ma z całym szacunkiem, bo to jakby nie chodzi o to, żeby ujmować komukolwiek, kto walczy w Bellatorze, ale jednak medialność i taka jakby świadomość w głowie odbiorców sportu czy odbiorców MMA jednak jest większa, jeżeli chodzi o federację, czy UFC, czy na polskim gruncie KSW. No, i taka jest prawda, takie są no po tak prostu. No tak naprawdę, fakty, to PFL jest jakby gdzieś na świeczniku tylko i wyłącznie ze względu na te turnieje. No tak, no tak. I, i że gdzieś tam powiedzmy. I yy, to nawet ta możemy zobaczyć właśnie do, do, do na tym UFC 300 yy, co event kobiet Kyla i Holly Holm. No, mam nadzieję, że doświadczenie wygra. Dobrze, no. zobaczmy. Chyba <laughs> będzie kuponik puszczony, coś czuję, że kupci tutaj. Ja, tak. Będzie kuponik tak, na Holly Holm. Tak, ja mam koszulkę Holly Holm, <laughs> na 300, UFC 300. Będzie oglądane. Mhm. Dobrze. To chyba tyle, jeżeli chodzi o, o, o rzeczy przygotowane na, na dzisiejsze piękne introdukcyjne spotkanie. Mm -hmm. Troszkę pogadaliśmy o nas, pogadaliśmy o tym, co się wydarzyło, co się wydarzy. No i zapowiadałaś na początku, że jeżeli ktoś dotrwa do końca, to będzie miał szansę wzbogacić się o jakiś fajny przedmiot. Tak, yy, mamy dla Państwa konkurs dla wszystkich widzów kanału In The Cage, tych nowych, tych oldschoolowych, e, którzy oglądali dzisiaj nasz podcast do końca. Mm, dużo było dzisiaj o Joasi Jędrzejczyk, e, z którą miałeś okazję wreszcie poznać, spełnić swoje marzenie. Tutaj widzimy rękawice podpisane przez e, Joasię. E, <laughs> wiesz, że ja mam w domu rękawice podpisane przez Joasię? I nie mówiłaś mi? Bokserskie? Teraz sobie przypomniałam. To teraz dopiero mówisz? Dziesięciouncjowe? Z no gali cóż. Ladies Fight Night? No cóż. Nie wiem, ile mi za nie zapłacisz. zaproponuję jakąś stawkę. W każdym razie Joasia nawet teraz w rozmowie z Winim, która wyszła dwa dni temu, nie wiem, kiedy była nagrywana, ale dwa dni temu się ukazała na kanale Winiego, polecała po raz kolejny książkę "Kopalnia Talentów. Tutaj pokazuję książkę Kopalnia Talentów. Tak jak mówiłam, nasz podcast będzie podcastem lifestyle'owym. MMA Lifestyle, będą bardzo różne tematy. Jakby rozpracujemy MMA od środka i od zewnątrz. Będziemy oczywiście omawiać ale Będziemy też Państwu przybliżać najciekawszych zawodników, najciekawsze wydarzenia, minione przyszłe, ale generalnie skupimy się na MMA i rozbroimy je. Zaczniemy chyba od zajmowania się płaszczyznami, które składają się na tą dyscyplinę, jaką jest MMA. Taki jest plan. Czyli jakie mamy dyscypliny? Jakie mamy dyscypliny? Jakie mamy płaszczyzny. Płaszczyzny. No. no, myślę, że będziemy mogli powiedzieć coś o boksie, będziemy mogli powiedzieć coś o grapplingu, o zapasach, ale myślę, że też kickboxingu. o przygotowaniu motorycznym. O tym, że właśnie to pytanie będą mogli rozszyfrować nasi widzowie. Tak. I zachęcam do pisania w komentarzach. Jakiej płaszczyzny będzie dotyczył kolejny odcinek MMA Lifestyle by In The Cage? I pierwsza osoba, która zgadnie w komentarzu, otrzyma od nas tą piękną książkę pod tytułem Kopalnia Talentów. Najdroższe nie jest najtańsze też nie. Nowiutki, świeżutki egzemplarz poleci do zwycięzcy tego konkursu. Tak jest, czyli można w niezwykle kreatywny i sympatyczny sposób tak, Ale ja też miałam przyjemność przestać tę książkę, jak odkryć i rozwinąć talent u siebie i u innych. Joasia Jędrzejczykiem poleca, Jana Kupci również, także ja zachęcam Was do zostawiania komentarzy, subów, łapek, dzwoneczków. Nie wiem, co nam się zostawia jeszcze. Ja, prawdziwa influencerka, <grym> szanowni <grym> Państwo, to jest tutaj potencjał. No, myślę, że po takiej zapowiedzi i po takich rekomendacjach od dwóch Joasi, to naprawdę moi drodzy, niech te komentarze się posypią. Niech się posypią komentarze lub poleje krew. No, i też chcielibyśmy, aby to był stały punkt naszego podcastu. Także oczekujcie kolejnych fantów, od sponsorów kolejnych atrakcji, bo to jest dopiero początek. Wchodzimy bardzo spokojnie, działamy cicho, ale będzie coraz głośniej. Tak jest, więc co? Myślę, że możemy powolutku się pożegnać. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Dziś taka właśnie introdukcja, żebyście mogli nas troszkę lepiej poznać, dowiedzieć się o czym będziemy rozmawiać. Kilka gal omówionych, kilka walk omówionych. Będziemy też dzielić się jakimiś swoimi propozycjami, typami odnośnie nadchodzących wydarzeń, pojedynków, bo po prostu tym żyjemy i tak wygląda nasz MMA lifestyle. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Dziękuję bardzo i zachęcam do zostawiania komentarzy.